żebym nagrywał dzisiejsze spotkanie. Czy ktoś z Państwa zgłasza zastrzeżenie wobec tego? Nie widzę, nie widzę zastrzeżeń. Zatem oddaję głos pani profesor Ewie Tyling-Śleć, która opowie o gawędzie, przedstawi hasło gawęda. Proszę Państwa, to jeszcze nie jest hasło słownikowe. Bardziej to zbiór problemów do rozstrzygnięcia czy pewnych tez roboczych. I w związku z powyższym będzie to raczej taka gawęda o gawędzie jej autobiograficzności. Postaram się zmieścić w tych 10 minutach. Zacznę od tego, co zwykle znajduje się na końcu hasła słownikowego, czyli od tego, że gawęda jako gatunek oczywiście ma olbrzymią literaturę przedmiotu, poczynając od pracy Zofii Szmitowej i Bartoszyńskiego, poprzez Stępnika Maciejewskiego, Elżbietę Kościukiewicz, do Anny Rzymskiej czy Zbigniewa Stali. Zwieńczeniem tych prac są obszerne hasła słownikowe, gawęda prozą w słowniku literatury polskiej XIX wieku i też obszerne, interesujące zrobione hasło gawęda w słowniku rodzajów i gatunków literackich pod redakcją Gazety. Wobec tego pojawił się pierwsze pytanie i problem, który musiałam rozstrzygnąć. Czy jest sens tworzenia takiego hasła w kolejnym słowniku? Tym bardziej, że wśród tego licznego grona badaczy znajdują się tacy, którzy już wystawili akt zgonu temu gatunkowi, zgodnie z powszechnym przekonaniem o zagładzie gatunków, by użyć określenia Stanisława Balbusa. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie chodzi tutaj raczej o śmierć gatunku, co raczej o przemianę i dynamizm genealogicznych rozpoznań niż zaniechanie. To faktem jest, że ten akt zgonu brzmiałby nie inaczej niż to, że dziś gawędy już nie ma, jest najwyżej stylizacja gatunkowa. Stąd też pomysł na hasło, który też poddaję Państwu jako problem pod rozwagę, to po to, żeby to hasło miało jakiś sens w słowniku terminów autobiograficznych, żeby to było gawęda autobiograficzna, a nie hasło gawęda. Kolejna sprawa to oczywiście, że narodziny i przemiany gatunku omawiają wystarczająco wspomniane słowniki, co zwalnia mnie z referowania szczegółów. Mówionego zyskał popularność w XIX wieku, by wspomnieć najbardziej kanoniczny tekst Henryka Żabuskiego. Z cech podkreślanych przez wszystkich badaczy to brak konturów kompozycyjnych, swoboda w prowadzeniu wątków, amorfizm, dygresyjność, zwroty do adresata, co oczywiście wiąże się z zachowaniem właściwości żywej mowy. I co ważne, w przeciwieństwie jednak do żywej mowy, brak w tym gatunku w XIX i na początku XX wieku tożsamości autora i narratora. Co jest istotne przy myśleniu o gawędzie jako gatunku autobiograficznym, to też dwa takie rozpoznania, iż oczywiście gawędowy sposób przekazywania informacji był też cechą utworów, które istniały niezależnie od gawędy, czyli po pierwsze, że mógł być to fragment gawędowy w niegawędowej całości, a po drugie, co jeszcze istotniejsze, że co podkreśla też hasło w słowniku Gazdy, że gawęda to niekoniecznie tylko gatunek literacki, ale rodzaj komunikacji językowej. Specyficzna forma narracji, która nie musi występować w utworach jednoznacznie realizujących obraz gatunku. Można by zatem uznać, że takim, w cudzysłów ujmując to pojęcie, długim trwaniem gatunku jest wejście gawędy w związki z innymi gatunkami poprzez pojawienie się stylizacji gatunkowej na różnych poziomach tekstu, w tekstach odmiennych genealogicznie od gawędy, czyli w pamiętniku, felietonie czy reportażu. Wystawieniu aktu zgonu tegoż gatunku, ten akt zgonu cały czas traktując też cudzysłowowo, staje się przeczyć rozwój gawędy emigracyjnej wywodzącej się z gawędy kresowej, czego przykładem są teksty, o której za chwilę. I problem drugi zatem do rozstrzygnięcia gawędy, czy raczej stylizacji gawędowej. Pierwsza grupa tekstów stanowią te, które autorzy już w tytułach odsyłają do wzorca gatunkowego, w ten sposób ukierunkowując odbiór
dzieła na gatunkowy paradygmat. Zawierają w ten sposób specyficzny pakt z odbiorcą, pakt genealogiczny. Przykładem mogą być tutaj dwa teksty szczególnie. Waleriana Mejsztowicza Gawędę o czasach i ludziach i Zofii Kozarynowej 100 lat Gawędę o kulturze środowiska. Ich czytanie jako gawędy nie jest jednak oczywiste, rzecz znamienna, co nas oczywiście do niczego nie zobowiązuje, ale coś o tym czytaniu tych tekstów mówi, iż wszyscy bibliometrzy katalogują te teksty jako pamiętniki, a z pamiętnikami na przykład Stanisława Stępowskiego porównują je niektórzy krytycy. Jak wydaje się, to jednak właśnie gawęda rozumiana i jako gatunek, i jako komunikacja staje się kluczem do tych tekstów i pozwala odczytywać ich autobiografizm. I kolejną, trzecią taką tutaj uwagą do rozważenia to jest, i teza, którą stawiam, to jest to, że jeżeli gawęda szlachecka jest opisywana jako gatunek literacki, jako pastisz w stosunku do jej mówionego prototypu, to czy ten rodzaj stylizacji gawędowej nie należałoby uznać za taki pastisz zwielokrotniony? Druga grupa utworów, o których tylko wspomnę, to jest to, w których przejawia się coś, co się zwykle określa jako żywioł gatunkowy gawędy, czyli sposób komunikowania podporządkowany zostaje innej matrycy genealogicznej, by wspomnieć tutaj chociażby o gawędowości transatlantyku Witolda Gombrowicza. Na marginesie, bo nie będę zupełnie tego rozwijała, to powiem tylko, że temat jest o tyle ciągle aktualny i frapujący, że w tym roku na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego pojawiło się temat do opracowania przez olimpijczyków cudzym piórem, a podpowiedzią do realizacji była właśnie gawęda szlachecka jako źródło inspiracji, pastisz czy parodia, a w bogatej literaturze przedmiotu między innymi pojawił się artykuł pana Artura Hellicha na ten temat. Mnie interesuje, jak powiedziałam, szczególnie ta pierwsza grupa tekstów. Autorzy zawierają, jak powiedziałam, pewien pakt genealogiczny, w którym wyraźnie odsyłają do gawędowego paradygmatu. Pozwolę sobie tutaj na cytat. Chcę tylko wejść w kontakt z czytelnikiem, poza makulaturą, do której wciągnął mnie wielki mistrz Grydzewski, pisze Zofia Kozarynowa. Była dobrą szkołą, ale dosyć tego, mam jeszcze coś do powiedzenia z innej pozycji. Pragnę póki czas zatrzymać w polu widzenia obraz kultury intelektualnej reprezentowanej przez rdzennie polskie środowisko. Wczulam się poprzednio w pamięć najbliższych. Nazywam ich w potocznej rozmowie z drobnieniem dziadzio, babunia. Piszę jak w liście dużą literą, o młodszych mówię po imieniu. Przyznaję, że można się w tym zgubić. Trudno. Piszę jak leci, jako narrator, potem i świadek, czasem obiekt, zawsze obserwator, nie jako pierwsza osoba. O poszanowaniu chronologii nie ma mowy, ani o unikaniu makaronizmów. Tłumaczenie słów tutaj zwykle francuski krzywi je i usztywnia tekst. Przy czym od razu powiem, że Kozarynowa pisze oczywiście w pierwszej osobie, natomiast raczej o postawę wobec świata, o który opisuje tutaj ta pierwsza osoba mówi. Wielokrotnie też w tekście pojawiają się jej takie autokomentarze metatekstowe i ukazują, że dla pisarki ten gawędowy paradygmat jest i wzorcem uwewnętrznionym, i taką zrealizacją świadomą samej siebie. To dygresje, to ciągłe odbieganie od tematu, właśnie moją tematem pisze gawędę, która fakt montażem nie jest, a jednak należy do literatury faktu. Proszę nie ciskać na mnie gromów, to jest gawęda, można o niej poględzić. Kilkadziesiąt stron dalej, a ja mam świadomość, że dużo z mojej gawędy zainteresuje ludzi. Tak się w praktyce przedstawia zamiar trzymania kolejności chronologicznej, wtedy kiedy ją łamie. Trudno, to gawęda. W gawędzie autobiograficznej wbrew genealogicznej matrycy zachodzi wyraźna tożsamość autora i narratora. Celem przyjęcia takiej postawy jest subiektywna, podporządkowana ja autobiograficzna narracja o czasach i ludziach, o środowisku, której narrator jest częścią. Niejakie takie schowanie się za rolą gawędarza i tym, co Maciejewski nazwał operowanie słowem przedstawionym, służy swoistemu poświadczeniu z autopsji i pozwala na uniknięcie zarzutu nazbyt panegirycznego, na przykład w stosunku do opisywania niektórych osób. Kozarynowa, która jest córką Rabity Gawrońskiego, wnuczką Miłkowskiego, a siostrą znanego badacza sanskrytu Andrzeja Gawrońskiego, kiedy chce pisać w superlatywach o bracie, to mówi na przykład, że profesor Jacek Woźniakowski wyczytał w artykule Nietzsche,
W związku z powyższym pytał się mnie o brata i cytuję tutaj te superlatywy Nietzsche, no bo w tym momencie automatycznie pozwala jej powiedzieć to nie ja, to Nietzsche. Gawenda umożliwia przemieszanie faktów i osób istotnych dla opisywanego środowiska i połączenia rodzinnej anegdoty, w którym znowu ja, narratora, bohatera, odgrywa dużą rolę. Opisane spotkanie w domu bełzy znanych językoznawców i obecność przy tym dzieci gawrońskich, w którym mała Zosia mówi, że pamiętam tylko tapetę na ścianie, moja mama mi mówi, i tutaj buduję tą narrację właśnie na zasadzie opowiem zdarzenie tak jak moja mama mówiła i konkluduję, że się ona wtrąciła jako czterolatka, a ja Josia Wajsiawianka. Natomiast jest inaczej w Gawędach Meysztowicza, w momencie kiedy autor nie zawiera takowego paktu, natomiast składa wyraźne deklaracje z tego, co ze stosowania Gawędy mu idzie. Gawęda pojawia się w tytule. Autor deklaruje, nie chciałem pisać pamiętników, choć mnie do tego namawiano, nie chciałem zacząć, urodziłem się nie wiedząc, kto zakończy pisanie, pisząc, że umarł. Zaznacza we wstępie, a więc też no, miejsce szczególne, chciałem pisać o ludziach, których znałem, napisałem o takich, których znałem ze słyszenia. Nie chciałem pisać o sobie, mimo to te zapiski to prawie autobiografia. Przy czym obudowuje tę autobiografię uruchomieniem toposu, no nie fałszywej, ale autentycznej w danym momencie bym powiedziała skromności, no bo pisze to znany kapłan, że rachunek z wielu lat jest raczej smutny, to długie życie, tyle możliwości, a tak mało dokonań. W tym miejscu jakby tę narrację urwę, żeby zmieścić się też w czasie i to są pewne tropy, które sobie wyznaczyłam, żeby w haśle słownikowym sposoby i cele operowania gawędową komunikacją wydobyć właśnie w takich tekstach. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za referat i za rzeczywiście żelazną dyscyplinę czasową. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby? Jeśli tymczasem nie ma głosów, ja miałbym pytanie czy uwagę. Ja nie widzę przeszkody w tym, że niektórzy badacze, jak mówisz, uśmiercają Gawęda, raczej dają jej takie życie po życiu, życie jako modalności raczej niż gatunku. No, to jest bardzo silny nurt, bardzo wyrazisty nurt w funkcjonowaniu postgenologicznym autobiografia powiada się jako gatunek bywa coraz bardziej trudna do zdefiniowania, ale autobiografizm jako modalność współczesnej literatury jest niewątpliwy. To powiedziałbym, że przeciwnie, legitymizuje Gawędę jako część słownika autobiograficznego. Tym bardziej, że Gawęda wpisuje się w ten sposób bycia autobiografizmu, o którym mówiliśmy wcześniej, przy okazji ja napomknąłem o tym tylko przy okazji referatu pana doktora Artura Helicha, tego wątku autentyczności, to raczej szczerości. Szczerość i nieszczerość kontra prawda i fałsz. Te dychotomie w różny sposób określają różne gatunki autobiograficzne. Otóż Gawęda wpisuje się raczej w... Właściwie jest niemal poza tymi dwoma dychotomiami. Gawęda powiada się, to chyba zresztą to zdanie Czaplińskiego rezonuje mi w głowie na marginesie rozprawy o transatlantyku, o którym też mówiłaś, o gawędowości transatlantyku. Gawęda nie musi być prawdziwa, Gawęda musi być tylko prawdopodobna. Co oznacza, że jest to per se gatunek autobiograficzny, ponieważ to opowiadacz, notabene etymologia pojęcia Gawęda, jedno ze znaczeń pojęcia Gawęda, warte wspomnienia w haśle słownikowym, to przecież
ktoś, kto opowiada. Gawenda to ten, który snuje opowieść. No więc to gawenda jako osoba autoryzuje prawdę, czy też prawdopodobieństwo gawendy, czyli opowieści. To wszystko to, co mówiłaś, raczej legitymizuje gawędę jako pojęcie autobiograficzne, niż je wytrąca z tego porządku. Czy ktoś z Państwa? Ja bym miała pytanie. Wydaje mi się, że można by było na początku tego hasła, i tutaj właśnie chciałabym specjalistkę spytać, wymienić takie cechy inwariantne, mimo wszystko, mimo tych różnic. I czy rzeczywiście dałoby się to zrobić? Przy założeniu, że tworzymy hasło gawenda autobiograficzna. To by było moje pytanie. Bardzo dziękuję. Głos udzielam panu doktorowi Arturowi Helichowi, a po nim zabierze głos pan profesor Jerzy Madejski. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem uprzedzić, że w pewnym momencie przerwało mi połączenie, więc jeżeli czegoś nie usłyszałem i dlatego powiem o czymś, o czym była mowa, to bardzo przepraszam. Ale mam nadzieję, że tak nie było. Chciałem powiedzieć o takim przykładzie gawędy, no bardzo współczesnej. Chodzi mi o książkę Antoniego Krocha, Starorzecza. To jest 2010 rok. No, on jest znakomitym etnografem, historykiem kultury. No, jest to rozciągnięta na 600 stron gawęda, którą ja czytałem nie jak stylizację, tylko jak świadomy wybór wybitnego humanisty, po to, żeby w ten sposób opisać nie tylko swoje życie, ale też ludzi, z którymi on żył, oddać jakiś klimat epoki. No i to jest świadomie wybrany właśnie tekst gawędowy. Stąd to a propos tego właśnie, czy dzisiaj można pisać nie stylizując na gawędę. Moje wrażenie jest takie, ale musiałbym do tego jeszcze raz zajrzeć, że to raczej nie jest stylizacja, że to rzeczywiście jest napisane. Po prostu jemu ta forma pasuje. A druga sprawa jest taka, tak się zastanawiam, no właśnie, bo jeżeli to nie jest stylizacja, tylko to jest po prostu ktoś wybiera taką formę, żeby opisać swoje życie, no to jaki właściwie typ podmiotowości jest implikowany przez kogoś, kto pisze gawędę autobiograficzną? Jak na przykład czytałem autobiografię, czy na przykład Feyerabenda, czy z drugiej strony Helmuta Newtona, no to są gawędy napisane w sposób taki, że one implikują podmiot autobiograficzny jako łotrzyka, trickstera. Jakby to było w przypadku gawędy? Czy tutaj byłby jakiś osobny podmiot implikowany? No tak się zastanawiam, nie wiem zupełnie, to jest bardziej pytanie. No i to tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jerzy Madejski. No, dziękuję. Dwie, może trzy kwestie. Pierwsza jest natury meta słownikowej, że tak powiem, zwraca nam to hasło uwagę na właściwie konieczność takiego szerszego rozumienia pojęć genologicznych, którymi się opisujemy. Bo oczywiście gawenda nam nie wystarcza w tym sensie, że odsyła nam do pewnego rozumienia świata, przepraszam, mam tu telefon, muszę odrzucić. Do pewnego rozumienia prawdy, do pewnego rozumienia języka. I w tym sensie jest użyteczne, ponieważ opracowując takie hasło, musimy jakby przyporządkować ten typ przekazu do pewnych konwencji mówienia. I oczywiście ten podział na literaturę krajową i na emigracyjność bardzo dobrze to nam pomaga zrozumieć. Kresowość, emigracyjność później jako pewien typ kultury przechowującej pamięć o tym, co było, jednocześnie niechętny punkt widzenia, jeśli chodzi o współczesność i tak dalej, i tak dalej. Więc to by trzeba właśnie wydobyć, że to jest znak również pewnej koncepcji historii, tego co było. Ale z drugiej strony mamy bardzo dobre poświadczenia właśnie pisarzy współczesnych zainteresowania się tym starym światem, właśnie, żeby go oznaczyć jako to, co było. I tu Gombrowicz jest dobrym przykładem. No i jeszcze mamy ten kłopot
z podziałem na to, co pisane i na to, co mówione. No, nieprzypadkowo pisarze awangardowi się też tym przekazem zajmowali, Gawędowym, przerabiając to na swój wzorzec. No, najlepszym przykładem jest to, co w swojej koncepcji pisarstwa robił Buczkowski, akurat jeśli chodzi o ten biegun myślenia o literaturze. Stąd ten podział na, tu zgadzam się z Pawłem, ten podział na to rozumienie oryginalne pierwszego stopnia i stylizacyjne jest z pewnego punktu widzenia nieużyteczny. To znaczy trzeba i to udokumentować i to w tym haśle. I rzeczywiście trzeba by połączyć jeszcze pewien typ recepcji gawędowości w tym, ja nie znam tej autobiografii Antoniego Krocha, ale w tym podgatunku autobiografii, który można by nazwać autobiografią profesorską, bo tu niezależnie od tego, jaką dyscyplinę się reprezentuje, jakby mają skłonność tacy autorzy do opowiadania się po stronie tradycji, do rekonstrukcji rodziny, rodu. No, dobrym przykładem jest autobiografia Zolla właśnie, też taka w tym gatunku rodzinnym i konserwatywnym utrzymana. Więc to jest ta ewolucja tej formy, którą by chyba też trzeba wydobyć, natomiast radykalnie się odróżnia Gawęda od tego, o czym Ewa wspomina, od współczesnego felietonu. Felieton współczesny jest właśnie nie, daleki jest od oralności, raczej robi się coraz bardziej literacki. Krótko mówiąc, ta teza sformułowana w słowniku, chociaż nie pamiętałem tego hasła, w słowniku rodzajów literackich, że gawędowość jest rodzajem komunikacji, jest jak najbardziej do wydobycia, jeszcze do rozwinięcia. Tak mi się wydaje. No i to w tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Dariusz Śnieżko. Nie słychać. Mikrofon. Trzeba włączyć mikrofon, bo nic nie słyszymy. Tak, już wcześniej włączyłem, ale coś mi wyszło i włączyłem ponownie i teraz widzę, że jestem słyszalny. Otóż ja stawię stylizacji, modalności i trwania gatunku. Przysłuchując się tej dyskusji, zapytałem internet, co ma do powiedzenia Gawęd Myśliwskich, przykładowo. Oczywiście ukazują się takie, ostatnie to z 2008 roku, ostatni taki zbiór. Jak można by to skomentować? Otóż w tym mniej zaawansowanym obiegu, mniej od tego, na którym my się teraz poruszamy, Gawęda trwa jako gatunek w sposób najprawdopodobniej sproblematyzowany. Gdybym zapytał o gawędy darskie, też bym uzyskał jakieś i tak dalej. To zresztą nic nowego, jeśli zważyć, że te obiekty popularne zwykle konserwują stan rzeczy uprzednie w stosunku do obiegów zaawansowanych. Nie wydaje mi się, by te realizacje formuły gatunkowej były poprzedzone jakąś wnikliwszą refleksją w sprawie tego, czym jest modalność, czym jest gatunek, czym jest stylizacja. Przepraszam, teraz ja nie włączyłem mikrofonu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos?
Jeśli nie, oddaję forum pani profesor Ewie Tygin-Śledź. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za uwagi. Niektórym będę mogła tutaj powiedzieć pewnie personalnie, niektóre zbierając to razem, czyli na zasadzie właśnie kwestia modalności, stylizacji i tak dalej, to a przede wszystkim ta uwaga Jerzego właśnie o kwestii wydobycia komunikacji, szczególnie gawędy jako komunikacji. O tyle dziękuję, że te pierwsze takie intuicje, że te w tym kierunku należałoby podążać, zyskują tutaj potwierdzenie. Dziękuję za tę uwagę o tym, że oczywiście gawęda musi być prawdopodobna i że wybiega poza opozycje, o których myśmy mówili. Czy można tutaj tropić cechy inwariantne i czy dałoby się to zrobić? Na podstawie, że tak powiem, zbioru tekstów muszę to przemyśleć, chociaż nawet przy tej deklaracji, przy tych dwóch tekstach, które wymieniłam, to one już przy nawiązaniu świadomym i budowaniu tego paktu genealogicznego, to już przebiega inaczej. Bardzo bym prosiła, żeby tutaj choćby na czacie pan Artur mi zapisał tą gawędę właśnie profesorską, bo nie znam tego tekstu i żeby mi on tutaj nie umknął. Też wydaje mi się, że faktycznie wbrew uśmiercaniu gawędy mamy z tym drugim życiem i w postaci modelności, ale właśnie, że to nie są stylizacje. Stąd zadałam tak pytanie na zasadzie, co państwo na to. Świadomie pomijałam tutaj no właśnie to podrabianie, bo już mówię tak, no, mając 10 minut nie będę rekapitulowała od tego, o czym uczniowie piszą, tak, i o czym jest osobna literatura, czyli transatlantyk. Natomiast od razu też powiem, skąd mi się wziął ten felieton. Felieton mi się wziął z Wańkowicza, no więc w związku z powyższym hen dawno temu, tak. I z takiego rozpoznania oczywiście, że dzisiejszy felieton daleki jest od gawędy, ale z rozpoznań z kolei medioznawców, chociażby Niczeperowicza, który pokazuje, jak felieton ten dwudziestowieczny rodzi się z gawędy. I stąd na przykład dla mnie tutaj takim przykładem gawędziarstwa, bo mówiono mniej niż opisywano badawczo, trochę wspominano bardziej. W przypadku Wańkowicza, że no nawet jego reportaże to są takie, to jest takie gawędzenie, a ja te cechy gawędowości właśnie jako pewnej modalności widziałam w jego felietonach i chociażby w jego zupie na gwoździu. Także to tak zbierając powiedzmy gawęda oczywiście w tej wersji popularnej jako niesproblematyzowana, nie nazywana, ale utrwalająca wzorzec. To jest to, nad czym muszę, bardziej sięgając właśnie do tekstów, trochę przemyśleć i Darkowi za tę uwagę też tutaj dziękuję. A ja dziękuję za odpowiedzi. Zamykam tę część seminarium i przejdziemy. Czy ja bym tylko prosiła pana Artura jeszcze tylko na czacie o zapisanie jest, tego. Jest już pan doktor. Tak, zapisałem. Bezprecedensowy sposób z zaledwie 5-minutowym opóźnieniem przechodzimy do kolejnego panelu, w którym pani dr Lucyna Marzec przedstawi hasło, czy też wstępne rozpoznanie do hasła list. Pani doktor, proszę. Dziękuję. Rzeczywiście będzie to wstępne rozpoznanie i zacznę od praktyk. I będę mówić więcej o biografii niż autobiografii. Zacznę od tego, że z autobiograficznego potencjału listów korzystają wszyscy autorzy i autorki biografii. Ponieważ biografia jest takim szczególnym gatunkiem pisarstwa, dla którego korespondencja obok albo często zamiast dzienników, pamiętników, wspomnień
jest niemal warunkiem bezwzględnym stopniem zero pracy. I najwyraźniejszym przykładem na polskim gruncie przygotowań w ramach stopnia zero jest chyba wieloletni wysiłek Jerzego Ficowskiego, aby odtworzyć losy Brunona Schulza, a przy okazji odbudować jego archiwum jako pisarza i artysty. We wprowadzeniu do drugiego wydania Księgi Listów Ficowski pisał tak. Te listy, które udało mi się w ciągu 60 lat odnaleźć, stanowią nie tylko zbiór epistolarny, ale przede wszystkim cząstkową autobiografię pisarza. Istotny przyczynek do jego życiorysu, którego liczne ślady zatarł czas, a świadkowie w ogromnej większości zginęli. Właściwie cała znana nam dziś biografia Brunona Schulza została zrekonstruowana z jego listów, z ułamkowych wspomnień tych, którzy go przeżyli, oraz z nielicznych dokumentów. Nawet tak elementarne dane jak data urodzin pisarza podawane były w różnych wersjach lub opatrywane znakiem zapytania. Ficowski stworzył pierwszą biografię Schulza, którą poprawiał przez niemal całe życie, dokładając nowe znaleziska, nowe ślady i reinterpretując swoje ustalenia. Więc jest do tej pory biografią Schulza kanoniczną. Opierają się na niej inni szulcolodzy, historycy literatury, miłośnicy pisarza. Jerzy Jarzębski we wstępie do prozy Schulza w Bibliotece Narodowej też powołuje się na Ficowskiego. Jerzy Kandziora w swojej monografii o Ficowskim, niedawno wydanej, Poeta w labiryncie historii, jako badacz jego twórczości, Ficowskiego twórczości i archiwum Ficowskiego, przeanalizował dokładnie warsztat biograficzny autora regionów Wielkiej Herezji. Z książki Kandzior wyłania się ogromne przedsięwzięcie badawcze, poznawcze, w którym Ficowski zanurzony był całe życie. Ale nigdy nie był w swojej pracy osamotniony. Dlatego ta rekonstrukcja archiwum Schulza, której dokonuje Kandziora i zarazem tworzenie swojego własnego archiwum jako poety, pisarza, tekściarza, polegała w głównej mierze na korespondencji Ficowskiego w różnych sprawach, w tym w sprawie szulcowskiej. Więc te ułamkowe wspomnienia tych, którzy przeżyli, pochodzą z listów od kilkudziesięciu korespondentów z kilku różnych kontynentów. I Ficowski prowadził badawcze, poznawcze, wieloletnie znajomości epistolarne, niektóre bardzo zażyłe, i to dzięki nim mógł zebrać materiał do swoich książek o Schulzu. Ficowski jawi się w książce Kandziory jako alternatywa dla bohatera papugi Flauberta Barnesa. Nie wiem, czy Państwo kojarzą tę powieść. To był bohater, którego wszystkie próby poznania prawdy o francuskim pisarzu były skazane na klęskę i on sam w życiu przypominał taką wypchaną papugę, która gnieje gdzieś na strychu jakiegoś zapoznanego muzeum. A Ficowski odwrotnie. To jest niesamowite, że chociaż nie odnalazł Mesjasza, chociaż nie odnalazł rękopisów sklepów cynamonowych, czy sanatorium pod klepsydrą. I mimo, że musiał pogodzić się z wieloma innymi stratami i ubytkami śladów wiedzy o Schulzu i z dziełami Schulza, wydaje się biografem spełnionym. Pozostawione przez niego archiwum jest też archiwum Schulza i jego kręgu. Jest takim archiwum drugiego stopnia, meta-archiwum. A także jako meta-archiwum to jest właśnie archiwum listów do i od zwykłych ludzi, właśnie zwykłych ludzi rozumianych za Michelem de Certeau, których nazwiska nigdy by nie trafiły do annałów historii, gdyby nie znajomość z Schulzem i gdyby ich znowuż nie opisał nie Ficowski, tylko Kandziora, bo Kandziora w swojej książce jakby odzyskuje historię i odzyskuje portrety różnych informatorów Ficowskiego, właśnie bazując na listach, na korespondencji, które utrzymywał z nimi Ficowski. Listy w pracy biografa, biografki mają ogromne znaczenie przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, pomagają tworzyć kalendaria życia i twórczości. Przynoszą dane faktograficzne albo pomagają te dane weryfikować. Nie tylko dlatego, co jest oczywiste, że zawierają w tych listach jakieś opowieści o życiu, ale także dlatego, że opatrzone są datami, miejscami wysłania listów,
mają stemple pocztowe i to jest dla biografów bardzo przydatna wiadomość. Tutaj przypadek Schulza jest ewidentny i nie będę to bardzo szczegółowo omawiać, ale ważne jest to, że właśnie wszystkie jego niemal listy zostały wysłane z Drohobycza, prawda, tego miasta zmitologizowanego w twórczości. I przy tej całej wiedzy, jaką mamy o biografii Schulza, to ten ostatni list, ostatni znany list Schulza, który był wysłany na 2 dni przed śmiercią do Anny Płockier, nabiera takiej dramatycznej mocy i dramatycznej wymowy w biografii, jako że jest to list, który mówi o tym, że Schulz zabezpiecza swoje archiwum, że chce ocalić swoją twórczość, nie przejmując się tak równie intensywnie ocaleniem samego siebie. Po drugie, listy obudowują dzieła w dossier, powiedzieliby genetycy, w konteksty, różnego typu komentarze, autokomentarze, czy to są przywołane, usłyszane opinie, czy mamy jakąś formę recepcji, czy są to opisy etapów przygotowań do wydania i druku, więc relacje z wydawcami, cały proces redakcyjny, ta praca twórcza i organizacyjna, czasem walka o sławę, no to nie Schulz, ale bardziej Gombrowicz, kwestie praw autorskich, ale listy właśnie też zawierają uwagi korektorskie, kolejne wersje tekstów, komentują współpracę z redakcją, gdy są wysyłane do innych adresatów. Więc dzięki listom twórca ukazuje nam się jako jednostka pomiędzy instytucjami życia literackiego, więc listy dają przyczynek do socjologii literatury, ale też twórca z jego przedtekstem. I tu przypadek Schulza jest szczególny, dlatego że, i o tym akurat pisze Stanisław Rosiek w takim tekście Archiwa i Bruliony pisarzy odkrywanie, to nie jest moje odkrycie. Wszyscy szulcolodzy, nawet tak skłóceni jak Ficowski i Sandauer, są zgodni co do tego, że matecznikiem prozy Schulza była epistolografia. Tak się nie zdarza często. I w listach do wybranych adresatów i adresatek, wiemy, że na pewno w przypadku Debory Vogel tak było, powstawać miały pierwsze wersje opowiadań Schulza. Ficowski buduje w księdze listów taki bardzo wymowny tego wyraz. Kandziora by powiedział, że to jest ten element konwencji powieści popularnej w jego opowieściach o Schulzu. W listach Schulza do niej, czyli do Debory Vogel, z rosnącą częstotliwością zaczęły się pojawiać okruch po okruchu, fragment po fragmencie, zalążki olśniewających historii, tyleż drohobyckich i osobistych, co mitycznych i uniwersalnych, stopniowo coraz bardziej dominujących nad innymi treściami korespondencji. Z wzrastającym z listu na list zachwytem Debora odczytywała magiczne dzieje Drohobycza, czyli świata, historię ojca i syna, tyleż kubiecko-bławatne, co kosmogoniczne. Z tych listów powstały sklepy cynamonowe. Jest to hipoteza o równej mocy, co istnienie Mesjasza, ponieważ list do wszystkich potencjalnych adresatów, do których mógł Schulz kierować swoją twórczość literacką, przepadły. I o tym też pisze Ficowski w regionach Wielkiej Herezji. Tak się składa, że pośród znanych korespondentów Schulza, 4 nazwiska najważniejsze dla jego twórczej drogi, Riff, Vogel, Naukowska i Szelińska, to nadawcy wyłącznie zaginionych listów. Ani jeden ich list do Schulza nie istnieje. Równolegle ani jeden list Schulza do któregoś z tych czworga nie przetrwał do naszych czasów. Więc wraz z tymi zbiorami listów przepadła w zasadzie szansa na prześlenie warsztatu twórczego Schulza, ale nie ma to żadnego wpływu na ten mit o randze listów dla jego pisarstwa. Dlatego Ficowski we wstępie do Księgi Listów charakteryzuje te relacje z czworgiem znajomych, powołując się na wspomnienia innych jego rozmówców, też listowne często, korespondencje i znajomość z Józefiną Szelińską, którą Ficowski prowadził od 1947 do 1990 roku, oraz cytuje dzienniki naukowskie. Dokonuje się więc wymiana jednej formy autobiograficznej na drugą, która w tym przypadku jest konieczna, bo jest warunkowana brakiem i nieobecnością, zresztą figurami, wielkimi figurami każdej biografii i każdej autobiografii. Naukowska w dziennikach cytowała fragmenty listów i wypowiedzi Schulza, więc mamy też jakby
te listy któregoś stopnia zapośredniczone przez jeszcze inny autobiograficzny medium czy gatunek. Szelińska znowuż w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe Ficowskiego wspominała w listach relacje z Schulzem i przypominała sobie treści tych listów. A znajomość z Vogel jest tematów listów do i od innych adresatów. No najmniej Ficowski może powiedzieć o tym czwartym, a w zasadzie pierwszym wielkim korespondencie Schulza, czyli o Riffie, ponieważ całe jego archiwum zostało zniszczone. W archiwum korespondencji Schulza straty są ogromne i niepowetowane, jak pisze Ficowski, a zachowana resztka nie daje o tej kolekcji wyobrażenia, ale przez sam fakt przetrwania jest szczególnie cenna jako niemal symboliczny ślad po masowej egzekucji ludzi i pamiątek po nich. To były słowa Ficowskiego. Dlatego Ficowski w regionach wielkiej herezji opowiada historię ocalenia kilku grup listów i pisze o tym, że każdy list ma swoją osobliwą, często niewiarygodną historię. W ten sposób listy zyskują swoje własne biografie. Biografie, które są nietożsame, ale pod pewnymi względami zbieżne z losami ich właścicieli. I po trzecie, z tych wielkich funkcji tego, co dają listy biografom, to to, że współtworzą portret bohaterki czy bohatera biografii. I najczęściej jest to portret psychologiczny, jest to portret artysty, artystki zanurzonych w codzienności. I tu Ficowski, charakteryzując, wiadomo, z wielkim uwielbieniem Schulza, na samym wstępie do Księgi Listów zaznacza tak. Poza listami, podaniami do wysokich urzędów szkolnych i ministerialnych, którymi kończymy zbiór listów Schulza, niewiele stosunkowo znaleźć można w tych tekstach konkretów, spraw dnia powszedniego, biografii zewnętrznej, chyba że zabarwione są utyskiwaniem, skargą czy wołaniem o pomoc. Bo też życie Schulza w jednej istotnej dla nich sferze było ubogie w fakty. Składało się przede wszystkim z wydarzeń wewnętrznych, perypetii duchowej, twórczości traktowanej jako sens nadrzędny egzystencji i wyłączny cel dążeń. Niemniej jednak Ficowski przedrukowuje te listy podania, nazywając je dokumentami pracy nauczycielskiej i opatrując kroniką kariery. Jest to bardzo interesujące a propos tego, co mówił dwa dni temu Paweł Rodak o CV jako jednym z form autobiograficznych. Dlatego, że moim zdaniem te nieliczne dokumenty, pisma i podania do wysokich urzędów to także listy i formy autobiograficzne. To są formy autobiograficzne, dlatego że ujawnia się w nich podmiot, który opowiada fragment swojej biografii i czyni to z konkretnych osobistych pobudek. Swoje roszczenia, oczekiwania, skargi czasami ujmując formy umożliwiające pozytywne rozpatrzenie. Więc mamy tu i autokreację, i konwencje, które oddziałują na kształt takiego listu, takiego podania, na przykład do kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego o urlop celem poratowania zagrożonego zdrowia, ale te dokumenty, ale ta autokreacja i konwencje oddziałują w tym samym stopniu na te formy, co na wiele innych form i gatunków autobiograficznych. Najczęstsze sposoby użycia, czy nawet strukturalistycznie powiem, funkcje listów biografii są trzy, już bez wielkich przykładów. Po pierwsze, list jako rozstrzygalnik, wiarygodne świadectwo, zwłaszcza list prywatny, jest uznawany przez biografów bardzo często za wiarygodne źródło wiedzy. Po drugie, list jako przeciwwaga dla innych dokumentów, dla innych śladów, opowieści, relacji, wpisów dziennikowych czy wspomnień. Wtedy tworzy się panoramiczny obraz bohatera, bardziej skomplikowany, wtedy kiedy istnieją te listy i te inne ślady. I po trzecie, list rozumiany jako element praktyki pisarskiej, praktyki epistolograficznej, którą omawia się osobno jako znaczący element biografii i w ten sposób mamy sporo takich portretów wielokrotnych różnych twórców widzianych właśnie z perspektywy listów, które pisali do różnych adresatów. Od Trasińskiego zaczynając. List listowi jest rzecz jasna nierówny. Nierówny ze względu na swoją złożoną ontologię czy skomplikowany proteuszowy status. Nie będę tu podawać definicji listu,
Dlatego, że jest to bardzo skomplikowana sprawa i po Skwarczyńskiej, Maciejewskim, Czerwińską, Trzynadlowskim, Sikorą, czy ostatnim osiągnięciem Anity Całek, która stworzyła nową teorię listu, w której jest bardzo interesująca i rozbudowana definicja listu. Powiem tylko o takich czterech zasadniczych kwestiach, które problematyzują autobiograficzne użycie listu w biografii. Więc po pierwsze, list to wypowiedź kierowana do kogoś nieobecnego, czyli do korespondenta, który zarazem staje się drugim autorem każdego pojedynczego listu, jest jego współautorem i tej współtwórczej roli nie warto pomijać. List ma przewidywalne reguły komunikacyjne, związane zarówno z konwencjami i formułami epistolarnymi, ale też ze specyficzną sytuacją pisania listu, czyli tym przesunięciem czasowym i przestrzennym dostarczenia listu i lektury. List jest związany bardzo silnie z materią, na której czy z której powstaje, więc omawiając list trzeba omówić i papeterię, winietę, narzędzia pisarskie, to jak wygląda koperta, opisać znaczki pocztowe i stemple. To wszystko się liczy, to sprawia, że list jest osobnym medium, a nie tylko tekstem. No i wymiana listów, mimo iż wytwarza między korespondentami wirtualną, taką heterotopijną czasoprzestrzeń, może mieć, ale najczęściej ma, wielką moc performatywną, czyli wpływa na odbiorcę i rzeczywistość pozalistowną. I z tych wszystkich powodów list, jakby można w bardzo prosty sposób wysuwać wobec biografów zarzuty z perspektywy teorii listu. Mianowicie takie, że biografowie nie biorą pod uwagę złożoności listu jako medium czy jako gatunku i albo dają się wodzić za nos ich autorom, czyli swoim bohaterom, albo im niepotrzebnie szkodzą. Nie będę podawać przykładów, ale naczytałam się bardzo wiele artykułów, które głównie polegały na tym, że rozbrajało się w biografii sposób, w jaki użyte były listy. Ale wydaje mi się, że listy dają biografiom to, co jest sednem biografii i czego oczekują od nich czytelnicy, mianowicie dają narrację i dają relacje. Pozwalają ukazać nieredukowalny dla biografii jako gatunku związek osoby z historią, dziejami, rzeczywistością, pomagają osadzić bohaterów w sieci interakcji, w których ujawnia się jako ktoś inny, ktoś więcej, ktoś poza tą rolą pisarską, malarską czy nauczycielską, jak to w przypadku Schulza. Dlatego listy biografią obiecują bardzo wiele i bardzo wiele biografowie potrafią dla listów zrobić. I tu poszukiwania Ficowskiego są jednym przykładem, związane z podróżami organizowanymi z bardzo dużym wysiłkiem i trudnościami ze względów politycznych, ale te próby odnalezienia nieistniejących już listów były ponawiane i ponawiane są przez innych miłośników Schulza. W 2011 roku do Janowa czy Iwano-Franska pod Lwowem pojechała Agata Tuszyńska z filmowcem dokumentalistą Bartłomiejem Michałowskim w celu odnalezienia kilkuset listów Schulza do narzeczonej Józefiny Szulińskiej. Półgodzinny film, który powstał po tej podróży, mówi przede wszystkim o granicach pamięci, o tym, że nie można odnaleźć czegoś, czego już nie ma, co już nie istnieje. Ale w kontekście narzeczonej Schulza, książki Tuszyńskiej z 2015 roku o znaczącym podtytule Apokryf, dokument Michałowskiego mówi też o pewnej wierności biograficznym powinnościom. Tuszyńska nie znalazła listów od Schulza, ale ich szukała. Tak? I ciekawe jest to, że nie znalazła listów od Schulza, których wcześniej nie odnalazł Ficowski, ale jeszcze wcześniej nie odnalazła ich Józefina Szelińska. Chociażby dlatego, że niezbyt intensywnie ich szukała. Ale ten negatywny wynik poszukiwań pozwolił Tuszyńskiej napisać chyba najodważniejszą w dorobku Tuszyńskiej książkę, zarazem najbardziej literacką, bo najbardziej fikcjonalną, pozornie najmniej liczącą się z postulatami biograficznego optymizmu, a zarazem drobiazgowo dokumentarną,
czasami nawet antykwaryczną. Tuszyńska w Narzeczonej Schulza korzysta twórczo z ustaleń szulcologii i uruchamia niemal wszystkie mity związane z Schulzem jako korespondentem, pisarzem i w końcu z mężczyzną. Najważniejsze sceny z jej apokryfu ogniskują się właśnie wokół praktyk epistolarnych, wokół pisania i czytania listów, które są zawsze przełomowymi wydarzeniami w życiu Szelińskiej. Najpierw to jest pierwszy list Szeliński, który otrzymała od Schulza, potem to jest udramatyzowana scena, w której Szelińska, korzystając z krótkiej nieobecności Schulza w jego pokoju, czyta list, który ten pisze do Witkacego i w ten sposób uzmysławia sobie powagę erosa w życiu Schulza. To oczywiście jest list, który znajduje, to jest parafraza listu z tej księgi listów. Dalej mamy lekturę pierwszego listu od Ficowskiego i pisanie odpowiedzi. Dalej następują kolejne opisy tego pisania listów i zmiany wiedzy o Schulzu. Tutaj Tuszyńska korzystała z archiwum Ficowskiego, więc też te listy często parafrazuje i w jakiś sposób przetwarza. A potem mamy bardzo szczególne i ważne dla tej opowieści, dla tego apokryfu sceny, kiedy Szelińska czyta listy Schulza do przygotowywanej do druku księgi listów. To jest dla niej takie doświadczenie wstrząsające, pobudzające pamięć, emocje. A potem następuje różnego typu kolejne lektury, ponowne lektury listów, odnajdywanie nowych znaczeń dla tych listów, takie odnawianie przyszłości, rewizje związku z Schulzem i różne innego typu formy odwiedzania wspomnień. Nie wymieniam tych scen tylko po to, żeby dowodzić, że równy potencjał autobiograficzności co literackości listów, bo jakby wiemy, że jest w zbiorze listów zawsze coś fikcjogennego i Czermińska pisała o utajonej powieści w listach w każdym zbiorze korespondencji. Tutaj widać nawet takim zbiorze korespondencji, który został zniszczony, który nie istnieje. Ale chciałabym podkreślić tę magnetyczną siłę listów dla biografów i dla tych, którzy nawet mistrzowsko opanowawszy warsztat biograficzny, bo tak jest w przypadku Tuszyńskiej, przekraczają go, by tworzyć apokryfy, które zarazem problematyzują podstawowe gesty biograficzne i warsztatowe przyzwyczajenia, zwłaszcza wykorzystywane, czy to cytowane inne formy użycia epistolografii. I narzeczona Schulza mówi też o tej heterogeniczności listów, jako z jednej strony materiałów dla biografa, przynależnych jako osoby publiczne do wszystkich, bo tak chcielibyśmy myśleć o naszych bohaterach biografii, a z drugiej strony jako materiałów autobiograficznych, często intymnych, zwłaszcza dla tych drugich autorów listu, dla tych współautorów, czyli korespondentów. Nie wiem, czy mój czas się już kończy? Tak. Konkluzja jest taka, że nie chciałam zamykać tej refleksji na kwestiach etycznych, ale w sumie i narzeczona Schulza i bardzo wiele analiz po zwrocie archiwalnym w teorii czy w krytyce feministycznej, zwłaszcza właśnie do nich zmierza. I to otwiera wiele zagadnień, dlatego tym kończę. Pewnie przedłużyłam strasznie, bo mi się tekst wylewa i przelewa, za co przepraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za Pani wystąpienie. Oddaję głos, otwieram dyskusję, oddaję głos profesorowi Pawłowi Rodakowi, po którym głos zabierze profesor Jerzy Madejski. Proszę, Pawle. Dziękuję. Po tak fascynującym i bogatym wystąpieniu to jest trudno zabrać głos, bo by się chciało bardzo dużo rzeczy powiedzieć. Ograniczam się do 5, chociaż zwykle się ograniczam do 3 punktów, to tym razem nie dałem sobie rady, do 5. Po pierwsze, mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe takie przesunięcie, którego Lucyna od początku dokonała, żeby czytać listy, popatrzeć na listy nie w kontekście literatury, czy nie w kontekście twórczości pisarzy, ale w kontekście życia, prawda? Żeby od razu wprowadzić listy w kontekst życia i w taką sieć życiowych spraw, życiowych zajęć, codzienności pisarzy i żeby te listy jakby miały
jako autora, pisarza takiego widzianego całościowo, prawda? Łącznie z jego przestrzenią, z jego czasem, z jego cielesnością, z jego rolą społeczną, z jego zawodem, z jego zajęciami i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje to bardzo, bardzo ciekawe i zresztą też no, w poniedziałek o tym mówiłem, że dla dzisiejszych ujęć różnego rodzaju praktyk autobiograficznych właśnie to odchodzenie od spojrzeń literaturocentrycznych jest dla nas bardzo ważne. To po pierwsze. Po drugie pytanie, chociaż może to zabrzmi dziwnie, ale moim zdaniem to jest poważne pytanie, troszkę o tym mówiłaś w pewnym momencie, czy gatunkiem jest list jako list, czy gatunkiem jest korespondencja, to znaczy wymiana listów, bo jeśli popatrzymy gatunkowo, to nie mamy wątpliwości, że list. Jeśli popatrzymy od strony praktyki, a sama o praktyce mówiłaś, to z tym już jest problem, prawda? Bo jak popatrzymy od strony praktyki, to może nie tyle list jako list, co wymiana listów, prawda? Korespondencja będzie dla nas pewnego rodzaju całością, prawda? No to stawiam jako pytanie. Trzecia sprawa. Rodzaje listów. Oczywiście mówiłaś o tym, słychać mnie, bo żeby mnie znowu nie rozłączyło, tak jak wczoraj. Mówiłaś o tym dużo, ale no tu by trzeba by było pewnie więcej trochę o różnych rodzajach listów i o takich specyficznych też listach. Mówiłaś o tym trochę, prawda? Listy do gazet, tak zwane listy spraw do załatwienia. No mamy na ten temat, mamy książkę właśnie, tak odchodziłem, bo sobie coraz to jak lubię sobie, jak jest o tym mowa, żeby sobie wziąć książkę, prawda? Jest książka Adama Leszczyńskiego o listach do poprostu, jest książka pani profesor Małgosi Szpakowskiej o listach do gazet i tak dalej, więc tu pewnie by też trzeba było uwzględnić może bardzo specyficzne rodzaje listów, które już nas bardzo oddalają od literatury, ale świadomie to robię, bo jeszcze chcę dwa słowa na ten temat powiedzieć. Takie jak donosy na przykład, prawda? Bardzo specyficzne rodzaje listów. To jest trzecia sprawa. Czwarta sprawa, tego akurat mi zabrakło, a to wydaje mi się dzisiaj w spojrzeniu autobiograficznym i nie mam wątpliwości, że za chwilę to się pojawi, jak będziemy mówili o pamiętnikach pandemii, demokratyzacja spojrzenia na list, prawda? List to przecież nie jest praktyka pisarzy. To jest praktyka powszechna, prawda? I list autobiograficzny to nie jest problem genealogiczny pisarstwa literatury, to jest problem praktyk piśmiennych w ogóle. I o to bym się upomniał, zwłaszcza, że rola listów w kulturze polskiej w wieku XIX i XX, prawda, nazywanym a to Rzeczpospolitą Epistolarną, a to Republiką Pocztową i tak dalej, to nie jest problem tylko pisarzy, prawda? To są miliony, miliony listów, które są, no to jest oczywiste, prawda, pisane przez nas wszystkich i które odgrywają też w naszym spojrzeniu, czy to na kwestie społeczne, czy to na kwestie różnego rodzaju metodologiczne, olbrzymią rolę, żeby przypomnieć tylko ponad 700 listów chłopskich w chłopie polskim w Europie i w Ameryce Znanieckiego i Tomasa, prawda? I ostatnia kwestia, list wobec innych praktyk czy gatunków autobiograficznych, bo to jest ciekawe i tu mi też może trochę, no nie mogłaś o wszystkim powiedzieć, prawda, ale dzisiaj bardzo często mówi się o listach w kontekście dzienników i o dziennikach w kontekście listów, prawda? Mamy takie zespoły listów, jak chociażby listy, no mówię o sprawach znanych, ale jak listy Słowackiego do matki, które właściwie przypominają rodzaj dziennika, czy na przykład niektóre listy Andrzejewskiego. Mamy znowu dzienniki, które wyraźnie przypominają listy, prawda? Czy to do prawdziwego, czy do fikcyjnego adresata, tak jak chociażby dziennik Anne Frank. Mamy wreszcie takich autorów, którzy piszą dzienniki, czy no dzienniki bardzo szeroko rozumiane, czy pisarze, czy nie pisarze, bo teraz już by i gdzie też listy jakby są włączane, ale bardzo specyficzne listy, już na tym chcę zakończyć, o bardzo specyficznej formie listów chcę jeszcze powiedzieć, listy pisane do samego siebie,
ale już nie jako zapisy dziennikowe, ale listy albo pocztówki. Takie listy pisał, pocztówki właściwie, pisał do siebie Edward Stachura. Można je zobaczyć w archiwum Muzeum Literatury. Takie pocztówki pisała do siebie Janina Turek, słynna, nie pisarka, ale no autorka gigantycznego i bardzo, bardzo ważnego, powiedzmy, dziennika, no chociaż coś pomiędzy dziennikiem i kroniką, prawda, kilkuset zeszytów, gdzie zapisywała całe swoje życie. I ona też pisała kartki pocztowe do samej siebie i wysyłała. Więc to jest jakby też jakby ciekawa praktyka, którą jakoś tam warto uwzględnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim oddam głos profesorowi Madejskiemu, zapytam panią doktor Lucynę Marzec, czy jest pani z nami, bo pani obraz zastygł. Dobrze. Jerzy, proszę. Dziękuję bardzo. Chciałbym uwierzytelnić swój głos, a tym sposobem jest pokazanie książki Fizowskiego. Mam taką książkę, sięgnąłem na półkę. To jest drugie wydanie z 75 roku o nakładzie 10 tysięcy. Kto może marzyć teraz o takim nakładzie? Jest wśród nas przynajmniej jedna powieściopisarka. Nie będę namawiał, żeby nam mówiła, jakie są nakłady Inga pisarek, ale przypuszczam, że Olga Tokarczuk ma z 10, to więcej się nie da zrobić, a to jest biograf. Wiemy, że biografistyka ma wysokie nakłady, ale dzisiaj już chyba nie takie. Więc trzeba sobie znaleźć taki temat i żeby ciągle można było wydawać kolejne wydania i to w takich nakładach. I rzeczywiście ta obserwacja pani Lucyny Marzec, że nawet ci, którzy zajmują się poetyką Schulza, z wielkim szacunkiem odnoszą się do dokonań Ficowskiego, no, mogę tylko potwierdzić kolejnymi nazwiskami, na przykład Bolecki, który pisał o poetyckim wzorcu prozy, też odwołuje się do, i nie może być inaczej, do Ficowskiego. Ale proszę Państwa, chciałbym o dwóch właściwie sprawach powiedzieć, wydaje mi się, intrygujących, na które zwraca nam uwagę pani Lucyna Marzec. Po pierwsze, my tu rozmawiamy właściwie o rekonstrukcji polskiej, no może też w jakimś zakresie europejskiej autobiografii przez formę słownika, ale pani Lucyna Marzec nam uświadamia, że powinniśmy zająć się też historią epistolografii w takim trybie systematycznym, że to jest jeszcze jedna taka historia możliwa do napisania, bo bez tego no, kiepsko się orientujemy, nie mamy wyobrażenia właściwie, czym jest literatura, którą dawniej nazywaliśmy piękną w odniesieniu do piśmiennictwa w ogóle. Ale jak zaczniemy tym trybem myśleć, to od razu nam się sprawy komplikują i powstaje nam taka inna historia literatury, która polega na tym, że właściwie w centrum mamy list, a zaraz obok biografię, biografistykę literacką, ale zaraz od tego listu odchodzi nam apokryf, powieść biograficzna, że powstaje film biograficzny, że może być powieść epistolograficzna, czyli to jest jakby inne myślenie o historii literatury, że powinniśmy je tak właśnie punktowo, nie wiem, przy gatunku, przy liście, w odniesieniu i do literatury, i też do praktyk literackich zapisywać. Ciekawy jestem, co pani sądzi o takiej możliwości widzenia innego historii literatury, właśnie nie ciągłego, tylko takiego, które by punktowało, no nie wiem, poszczególne gatunki i żebyśmy to widzieli synchronicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan profesor Inga Iwasiów. Tak, właściwie przedmówcy wyczerpali nieomalże moje pytania, ale mimo wszystko jeszcze kilka wątków poruszę. Ja myślę, że gdyby chcieć dokładać jeszcze różne sytuacje epistolarne, które są do rozważenia, jeżeli to hasło miałoby obejmować wszystkie możliwe przypadki,
bo przecież chyba intencja Lucyny tu jest trochę inna. Mówi nam o liście dla biografa, o statusie użyciu listu, roli listu w biografiach, a nie o gatunku w ogóle, czy formie komunikacji. I to powiedziałabym, zacząłabym od tego, że, bo to było to, co chciałam powiedzieć najpierw i chcę tutaj poprzeć to stanowisko Pawła Rodaka, że ja także mówiłabym raczej o korespondencji, a nie o liście. Z wielu powodów, także takich, które wynikają z tego, że jest też pewien problem. Przepraszam, proszę wstrzymać się. Tak. Prelegentka, do której kierowane jest przecież pytanie, opuściła konwersację. Poczekajmy, aż wróci. Mam nadzieję, że wróci. Tak, Jerzy, chcę wobec tego powiem, że 10 tysięcy to oczywiście nie jest taki nieistniejący nakład. On dotyczy wielu pisarzy w Polsce, zwłaszcza pisarzy uprawiających gatunkową literaturę. Olga Tokarczuk ma znacznie wyższe nakłady, nieporównywalnie wyższe. Natomiast my się na pewno w książki literaturoznawcze nie mieszczą się w tym, czy w ogóle humanistyczne nie mieszczą się w tych widełkach. Ziemkiewicz chyba też nie narzeka na liczbę sponsorowanych wydań. Tak, no to właśnie, no być może akces do właściwej teraz, do właściwego miejsca wydawniczego, czyli okolice Nowego Napisu mogłyby nam dać nakłady tomików poetyckich w okolicach 10 tysięcy. Proszę Państwa, czy mają Państwo, Jerzy, czy Ty masz może numer telefonu pani doktor Lucyny Marzec? Mam, nie powiem od kogo. No właśnie. Założę, że od doktor Lucyny Marzec, bo niepokoi mnie. W każdym razie. Tak, już dzwonię do Lucyny. Dziękuję pani profesor. Tak. Tak. Czekaj, na głośno mówiący cię dam teraz. Czy halo? Tak, jestem, ale no niestety odkąd zaczęłaś mówić, to mnie wyrzuciło i nie wiem w ogóle jak się teraz. Siła oddziaływania głosu pani profesor jest porażająca. Inga coś złego mówiła o napisie i to dlatego. Nie, mówiłam to wcześniej, ale może właśnie to jest sposób, może tak skończmy ten wątek, czy słyszysz Lucyno nasz? Tak, słyszę, no. Ale jestem zdenerwowana, bo przez dwa dni wszystko działało, a jak mówicie coś o moim referacie, to nie działa. O referacie, o twoim świetnym referacie mówimy, więc nie są to uwagi, których byś nie chciała słyszeć, jak sądzę, ale może tak faktycznie ja zadam do końca pytanie, jeżeli Lucyna słyszy, państwo słyszycie, to jest dobrze, a potem zobaczymy, może się uda jednak połączyć do odpowiedzi. Więc ja tylko chciałam powiedzieć tyle, że faktycznie byłabym za tym, żeby mówić o korespondencji, a nie o liście, bo jest to po pierwsze odchodzenie od tego ujęcia gatunkowego, ono jest takie bardziej czynnościowe. A byłoby na wsparcie tego też i takie przemyślenie jednak pewnych hierarchii, które się tworzą, kiedy mówimy o korespondencjach. I ponieważ mamy chyba, na pewno mamy do czynienia łącznie z częścią takiego reaktywacji archiwum, czy tego wejścia w archiwa bardzo silnego, także z praktyką edytorską bardzo rozwiniętą, z wydawaniem kolejnych tomów, najczęściej korespondencji, które także tworzą pewne nowe, jeszcze raz użyję tego słowa hierarchię, bo to jest dla mnie interesujące, bo Paweł mówił o pewnej demokratyzacji listu czy korespondencji, ale jest też ruch w drugą stronę, ponieważ opublikowanie zbioru listów z właściwą osobą wprowadza także, czy też podwyższa znaczenie korespondenta.
Przychodzi mi na myśl akurat taki związany tutaj też ze Szczecinem zbiór Szymborska-Kulmowa, której obecność Kulmowej jest nie marginalna, a jednak znaczenie tego tomu także przez opracowującą ten zbiór Urszulę Chęcińską jest podbijane. Więc to świadczyłoby o tym, że z jednej strony mamy faktycznie ten ruch ku demokratyzacji, ale z drugiej strony mamy używanie do budowania jednak hierarchii w świecie literackim. Bo korespondować z Szymborską czy korespondować z Tokarczuk to nie to samo, co wymieniać listy w rodzinie. I to pokazywałoby, że jednak ten komponent znaczenia hierarchii bycia w literaturze jest istotny. A do różnych przypadków listów, o których warto by było mówić, to trzeba by było przecież też dodać listy w procesie terapeutycznym jako gatunek tu stosowany. Co potwierdzałoby chyba też przywiązanie do listu jako świadectwa psychologicznego i w ogóle wysoką pozycję tej formy. I to znów wiązałoby się też ze szczerością, bo jeśli mamy napisać list do samych siebie w procesie terapeutycznym, to zakładamy, że on automatycznie wyzwala właśnie potok szczerości, który jest pożądany. Już tak marginesowo dodam, że oczywiście chciałam też o tym mówić, ale to już zostało powiedziane, o tych listach publicznych, o listach w sprawie, co też poświadcza prestiż tej formy. Ostatni taki głośny list, chyba to w ogóle należy bardzo do współczesności, ciągle piszemy jakieś listy protestacyjne i ta forma przez to jest podtrzymywana. A to tutaj Paweł Rodak mógłby powiedzieć, bo nie wiem jaki jest oryginalny tytuł, ale tłumaczone w polskiej prasie list Welbecka, list wewnętrzny, taki jest tytuł polski. Nie wiem pod jakim tytułem francuskim funkcjonuje ten list skierowany do radia, ale jeżeli ten tytuł jest adekwatny, to też jest interesujące, jak jest tutaj podmieniona ta kwestia tego, co wewnętrzne, intymne, ale i tego, co kierowane jednak do szerokiej publiczności. Więc myślę, że bardzo dużo wątków się mogłoby jeszcze pojawić, ale oczywiście one są po prostu kwestią tego, że to jest obszerna bardzo problematyka i nie ma to, nie oznacza to, że czegoś brakowało w twoim referacie, bo ten case Ficowskiego, Szulca, myślę, że znakomicie został nam pokazany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dodam krótko, żebyśmy nie mieli wrażenia, że to podnoszenie rangi swojej twórczości za pomocą korespondencji ze znanymi jest domeną polskiej literatury. Znam przypadek literatury włoskiej. Lucia Veneri jest prawdziwą autor Unius Libri, jest autorką jedynej książki, którą wydała, a to jest książka korespondencji z Primo Levim. Więcej już nie opublikowała. Pani, zanim oddam głos panu doktorowi Arturowi Helichowi, zapytam, na czym polega problem łączenia się pani doktor, pytam panią doktor Lucynę Marzec, to znaczy, czy otrzymuje pani jakiś komunikat, próbując się ponownie połączyć? Czy jest na linii pani doktor Lucyna Marzec? Proszę panią... że nie ma połączenia internetowego. A, problem jest tak, w takim razie to jest problem techniczny po stronie pani włącza. A trzeba próbować rozłączyć internet i jeszcze raz połączyć. To klasyczna sprawa, może się uda. Ja to zrobiłam kilkakrotnie, wierzcie mi. I nie zadziałało, no trudno, musimy tym... Ciekaw jestem, co pan profesor Ostrowicki by powiedział na to.
wejście cyfrowości wprawdzie, ale rodem ze świata poza wirtualnego do naszej konwersacji. Musimy zatem korzystać z tego półśrodka. To jest uprzejmości pani profesor Ingi Iwasiu, która łączy nas z panią dr Lucyną Marzec. Oddaję głos panu Arturowi Helichowi. Ja wiem, że jesteśmy już po czasie, więc bardzo krótko. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli mówimy o listach w kontekście biografii, no to wydaje mi się, że warto podkreślić, że w wielu przypadkach listy stanowią no, rodzaj wręcz kontrnarracji, czy może kontrdyskursu. Zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach publicznych, które wiodą jakiś właśnie poważny żywot, no, o profesorach często, właśnie osobach nauki, mężach stanu i tak dalej, i tak dalej. No przykład jak z mojej działki, no to jest, to są listy Janusza Sławińskiego z lat 50., które znajdują się w Archiwum Biblioteki Narodowej, które pokazują zupełnie inny język, niż byśmy go mogli kojarzyć z językiem, powiedzmy, nauki jakiejś takiej wczesnostrukturalistycznej z lat, późnych lat 50. To jest język właśnie nastawiony na żart, na prowokację. Zupełnie inny obraz pokazuje tych badaczy, naukowców. Ale to jest oczywiście jeden z wielu przykładów. Znaczy po prostu klucz mojego wypowiedzi jest taki, że moim zdaniem warto właśnie podkreślić, że listy stanowią wręcz kontrdyskurs, kontrnarrację wobec tej poważnej narracji jakiejś osoby. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja chyba na koniec upomniałbym się jednak o aspekt autobiograficzny listu na użytek tekstowy, bo tym bardziej, że to, w jaki sposób mówimy o liście jako źródle informacji biograficznych, tak naprawdę wikła nas w sam w zasadniczy problem autobiograficzny właśnie. Znaczy, jeżeli traktujemy listy jako zestaw informacji na temat, jak z perspektywy, patrzymy na nie z perspektywy francuskiej krytyki tematycznej, znaczy wszystko jest częścią twórczości jakiegoś pisarza, no to jest jakiś taki układ niepewny między literaturą użytkową i literaturą nieużytkową. To o tym mówił dziś i pierwszego dnia Paweł Rodak, więc ten aspekt autobiograficzny jednak wakuje. Co powiedziawszy, oddaję głos pani doktor Lucynie Marzec. Jeśli będzie słyszalny za pomocą tego środka, które mamy. Proszę, pani doktor. Będzie. Może Inga podłoży telefon do mikrofonu i będę mogła coś powiedzieć? Tak, tak, tak. Tak, dobrze. No, bardzo dziękuję za wszystkie państwa głosy, które pokazują mi, że idę w dobrym kierunku w jakichś moich rozmyślaniach, no nie tylko o liście, ale o archiwum i wszelkich innych śladach, ponieważ no przede wszystkim badam archiwum i Łakowiczówny, więc odpowiadając na to będę mówić o Szulcy i Łakowiczówny. Zdecydowanie tak, myślę, że należy mówić o korespondencji i tak to, jeżeli uda mi się stworzyć syntetyczne hasło, to będzie to hasło o korespondencji jako pewnym gatunku, bo wydaje mi się, że to pozwoli wreszcie zakończyć to mówienie o tym proteuszowej, skomplikowanej ontologii listu i współautorstwie. Gdy hasło będzie korespondencja, będzie to absolutnie oczywiste i jasne. Tak, myślę, że te rodzaje listów należałoby też rozwinąć i no ciekawe są takie opracowania jak listy do przyjaciółki z lat 50. i 60., które czy listy do różnych gazet kobiecych, które do tych kącików poradniczych, prawda? To też są właśnie takie listy autobiograficzne, które że były to listy wypisane w dobrej wierze przez autorki, a one potem trafiały do różnych wyższych instytucji, gdzie miały badać nastroje społeczne. Myślę, że to trzeba by wziąć pod uwagę. Demokratyzacja listów. To jest coś, co mnie bardzo zajmuje, dlatego że analizuję w archiwum Miłakowskiego listy, które ona pisała ze swoimi byłymi służącymi.
to były często osoby niepiśmienne, to znaczy ktoś inny za nie pisał listy. I to jest bardzo ciekawy zbiór korespondencji i nie chciałabym tego usuwać, ale jakby nie miałam takiego przykładu tutaj uficowskiego. Chciałam się skupić najpierw na tym, jak biografowie wykorzystują listy, żeby potem, czego już nie zdążyłam nawet dla samej siebie zrobić, przeanalizować to, w jaki sposób autobiografie wykorzystują listy. I tu przeczytałam ćwiczenia z utraty Tuszyńskiej. Zastanawiam się cały czas, czy to jest jakby etap, jeden z etapów dochodzenia autorki do tego, co zrobiła w Narzeczonej Schulza, która jest tekstem literackim, fikcyjnym, ale nie tylko literackim, nie tylko fikcyjnym, ponieważ ćwiczenia z utraty rozpoczynają się zdaniem: jego e-mail przyszedł rano 23 marca 2005 roku. I rola e-maili, czyli też współczesnej korespondencji, jest w tej książce bardzo ważna i w zasadzie, gdy myślałam sobie o tych funkcjach i sposobach użycia, które wymieniłam, listów w biografii, podobnie dzieje się w autobiografii, ale na pewno by trzeba jeszcze jakieś komponenty dodać, których jeszcze nie przemyślałam. Wypowiedzi Jerzego Madejskiego usłyszałam ostatnie kilka zdań, to znaczy usłyszałam, nawet sobie zapisałam, to od razu nam się sprawy komplikują i dalej było pytanie do mnie o to, jak widzę różne, jak widzę historię literatury, więc panie profesorze, będę musiała odsłuchać naszego nagrania, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, ale domyślam się, że może chodzić o to, w jaki sposób można rekonfigurować historię literatury, rozpoczynając myślenie od śladu. Od śladu rozumianego za Blochem, potem za Derridą, czyli jakiegoś śladu przeszłości, jakiegoś dokumentu, przez który możemy o tej przeszłości opowiadać. I to jest ujęcie, które jest mi bardzo bliskie, które jakoś realizuję w swoich badaniach. Czyli wydaje mi się, że gdy wysuniemy jakiś ślad na pierwsze miejsce i będziemy badać nie tylko tekstową warstwę tego śladu, ale właśnie ten ślad w swojej materialności, w swojej gatunkowości, w całym swoim kontekście historycznym, politycznym, społecznym, antropologicznym, możemy napisać na nowo i w inny sposób i mikrohistorię literatury, i zapewne makrohistorię literatury, chociaż nie wiem, czy wtedy nie skończyłoby się na jakimś egzemplaryzmie. O sytuacjach epistolarnych Ingi Iwasiów bardzo mi się podoba to sformułowanie i też wypożyczę je od ciebie, Ingo, bo pokazuje tę zdarzeniowość, tę performatywność listów dużo bardziej. I tak, takie listy w procesach terapeutycznych, szum Małgorzaty Tuli, prawda, jest takim listem, który ona pisze do siebie. Nie szum, nie chyba ten, która to była... Szpilki, włoskie tak. Szpilki. O właśnie, we włoskich szpilkach są te listy pisane do siebie jako dziecka. Prestiż formy listu to też bardzo ważna sprawa. Rzeczywiście ten prestiż widać też, kiedy czyta się listy zwykłych czytelników do twórców, które bardzo często są prośbami o autograf, a propos tego, co mówił profesor Dariusz Śnieżko, albo o przesłanie książki, albo o poradę literacką, ale czasem rozwijają się w wymianę korespondencji i wtedy te listy też są autobiograficzne. Znaczy, bardzo wiele czytając listy od czytelników Iłakowiczówny, dowiedziałam się właśnie o tych osobach, które streszczają czasem całe swoje życia, z naciskiem oczywiście na historie wojenne. Myślę, że listy, tak jak powiedział pan Artur Hellig, bywają kontrnarracją i kontrdyskursem,
no w tym sensie właśnie dopełniają często ten portret osoby, czy sprawiają, że mamy ten portret wielokrotny. No i ten autobiograficzny aspekt jest to, no tak, jakoś trochę przemknęłam po tym temacie, o którym mnie pytał profesor Wolski i może też zostawię go, bo nie mam go na tyle przemyślanego, żeby móc jakoś tutaj krótko odpowiedzieć, gdzie ten aspekt tak naprawdę tkwi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, to rzeczywiście była prośba o uzupełnienie nie teraz właśnie na użytek tekstu, na użytek na okoliczność. O, jest pani. To dodam zatem, korzystając z tego, że pojawiła się pani w pełni wirtualnej siebie, że ja bym postulował zamieszczenie obu haseł. Nie mówię o tekście do autobiografii, ale o słowniku online, obu haseł, korespondencja i list. To jednak są różne wymiary, które na tę dwubiegunowość możemy sobie pozwolić. Przecież dzięki technice hiperlinkowania, hipertekstu. Jedno hasło odnosi do drugiego i w ten sposób nie tylko w treści, ale i w strukturze wykazuje jego ich powiązanie. Bardzo dziękuję za tą część rozmowy. I przechodzimy teraz do naszych rozmów puenty. To jest tego, co opowieści o tym, co sprawia, że widzimy się w tym trybie, w jakim się widzimy. To znaczy w tym, o czym opowiedzą nam pani Justyna Kościńska i pani Maja Głowacka z Uniwersytetu Warszawskiego, które reprezentują szerszy zespół badaczek i badaczy zajmujących się pamiętnikami pandemii. W tym, co powiedzą, krzyżują się wszystkie sprawy, wszystkie okoliczności, które nas tutaj sprowadzają. Autobiografia i przede wszystkim autobiografia i no, wymuszona wirtualność, dematerializacja naszych spotkań. Zapytam, czy do wszystkich Państwa dotarły pliki, które rozesłałem mailem? Świetnie. Niezależnie od tego proponuję prelegentkom wyświetlanie tych plików w bieżącym widoku, w tym, który uznają panie za ważny, za pomocą opcji funkcjonalności udostępniania. Czy mają panie opanowaną tę rzecz? To znaczy udostępnianie? Tak. Dobrze. A zatem oddaję głos panią Justynie Kościńskiej i pani Maji Głowackiej. Ach, jeszcze w tej sprawie technicznej, zaznaczę, że jedna z pań będzie musiała udostępniać inaczej. Tak, oddaję panią głos. Proszę bardzo. Auto, koronografię, życiopisanie w czasach pandemii. Omówienie narracji zgłoszonych do konkursu Pamiętniki Pandemii. Proszę. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie na seminarium w imieniu całego zespołu Pamiętniki Pandemii. Ja nazywam się Justyna Kościńska i jestem doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sama zajmuję się socjologią miasta. I dzisiaj razem z Mają Głowacką, doktorantką w Szkole Nauk Humanistycznych, Mają, popraw mnie, jeśli nie mam racji, opowiemy o projekcie, w którym uczestniczymy. Tak jak już zostało wspomniane, projekt nosi nazwę Pamiętniki Pandemii, natomiast my jesteśmy członkiniami trochę szerszego zespołu, w skład którego wchodzi również Małgorzata Łukianow, Mateusz Mazyni i Monika Herak. Ten zespół łączy trzy instytucje. Jedno z nich jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, drugą jest właśnie wspomniany już Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym celem, naszą inspiracją, może powiem troszeczkę skąd w ogóle pomysł pojawił się na ten konkurs. Otóż bardzo szybko już w momencie wprowadzania pierwszych ograniczeń i głosów o rozprzestrzeniającym się koronawirusie zauważyliśmy potrzebę opisywania, potrzebę dzielenia się swoimi przeżyciami.
I ta potrzeba była widoczna również wśród badaczy, jak się okazało, ponieważ powstała grupa na Facebooku, która zrzeszała osoby zainteresowane wymienianiem doświadczeń i omawianiem na bieżąco wydarzeń związanych z postępującą epidemią i wprowadzonymi zagrożeniami. I tam też dość szybko ukonstytuowała się nasza grupa i przystąpiliśmy, że tak powiem, do działania i stworzyliśmy projekt, którego celem jest gromadzenie i analiza możliwie jak najszerszego spektrum indywidualnych relacji. Czy słychać mnie? Mi się coś zacięło. Słuchaj, choć nie jestem pewien, czy nie ma Pani jednocześnie włączonych słuchawek i głośnika. Jeśli tak jest... Nie, ja głośnika nie mam. Okej, okay, to pogłos widocznie, ale to nie przeszkadza. Właśnie też słyszałam wcześniej ten pogłos, ale nie wiem, z czego on wynika. Proszę kontynuować, on nie przeszkadza w sposób zasadniczy. Naszym takim pomysłem było to, by zebrać jak największą liczbę pamiętników konkursowych, które później wykorzystamy w analizie naukowej, która pomoże nam zaobserwować procesy społeczne, jakie obecnie zachodzą w trakcie tego niezwykłego dla większości z nas czasu, zjawiska, które mogą później stanowić jakieś fundamenty dla zmian, które mogą nadejść też w dalszej perspektywie czasowej, jak również sposoby narratyzowania i przeżywania danego momentu. Co jest ważne, myślę, i ciekawe, naszą odezwę, o której później troszeczkę więcej opowie Maja Głowacka, kierowaliśmy zarówno do osób mieszkających w Polsce i tutaj mam na myśli zarówno Polaków, jak i osoby z innej narodowości mieszkające u nas w kraju, jak również do Polaków za granicą. Co również wiązało się z tym, że takie było zapotrzebowanie i takie głosy już na samym początku odebraliśmy, że te osoby bardzo szczególnie chcą opowiedzieć o swojej sytuacji. Stawialiśmy kilka pytań badawczych, które teraz krótko przybliżę. Przede wszystkim zebranie pamiętników ma posłużyć nam przyjrzeniu się, jak narracja, jakie zmiany zachodziły w narracjach od momentu, w którym autorzy pamiętnika wchodzili w stan pandemii, jak opowiadali przez określony czas o tym, co przeżywają. Dlatego też prosiliśmy o przesłanie relacji obejmującej okres co najmniej 14 dni. Równocześnie zależało nam, postawiliśmy pytanie, czy wizja przyszłości i sposób narracji zależy od położenia klasowego osób piszących, czy różni się to ze względu na miejsce geograficzne, na miejsce zamieszkania, czy ze względu na wiek, a być może również na płeć. W ten sposób chcieliśmy również poznać, przyjrzeć się oczywiście narracjom na temat praktyk społecznych i temu, czy okres tej przymusowej izolacji wpływa na plan dnia, na relacje, na sposoby podejmowania pracy i rozrywki. Takim celem, który być może jako pośrednio też pytaniem badawczym, które gdzieś tam stoi za tym projektem, jest to o potencjał zmiany społecznej. Czy ten stan dezorganizacji życia społecznego, życia gospodarczego, sytuacji, w której nadciąga nieuchronny kryzys, związany również z bezrobociem wybranych grup pracowników, doprowadzi w jakiś sposób do podważania funkcjonującej dotychczas rzeczywistości, czy te kontrasty pomiędzy ludźmi zasobnymi w kapitale, a tymi, którzy są ich pozbawieni, będą bardziej widoczne, bardziej odczuwalne i w jakiś sposób dostarczy to sprawczości osobom do dalszego działania. Oczywiście również nasze zainteresowanie dotyczy samych pamiętników jako formy, czyli tego, w jaki sposób, jaką funkcję pełni narratyzowanie własnych doświadczeń w tym momencie niepewności społecznej i czy takim ostatecznym naszym pytaniem jest to samo o gatunek pamiętników konkursowych, jak on obecnie wygląda. Może na początek tyle z mojej strony. Chciałam tylko zaznaczyć, że nasz konkurs nadal trwa.
i pamiętniki do nas nadal spływają, więc wszystko, co dzisiaj mówimy, to taka analiza również wstępna. Dlatego też przesłaliśmy Państwu dość skromny materiał, bo konkurs jest po prostu w trakcie. Na dzień dzisiejszy mamy już około 70 pamiętników, co uważam za dobry wynik, ponieważ zostały jeszcze 2 tygodnie na przesyłanie relacji. Teraz chciałabym oddać głos Mai, która troszeczkę więcej opowie o metodologii przez nas stosowanej. Mam nadzieję, że Maja jest. Nie? O, teraz mnie słychać? Tak. Dobrze. Widać. A, widać już, dobra. Dobrze. To chciałam opowiedzieć kilka zdań o wyborze tej metody i jakby o jej kontekście, a także jakby o samym przebiegu badania, jakby przygotowywania się do niego. Więc tak jak już wspomniała Justyna, trochę decyzja o wybraniu metody pamiętnikarskiej, biograficznej, w zorganizowaniu konkursu wynikała z tego, że chcieliśmy uzyskać jak najszerszy materiał obejmujący jak najwięcej spostrzeżeń, ale też nie zawężający tych tematów, które moglibyśmy eksplorować i poznawać. I z tego właśnie powodu metoda biograficzna i konkurs pamiętnikarski wydawały nam się w tym momencie takim materiałem, który pozwoli zarówno na eksplorację jakby w czasie, jak i w zakresie szerokim zakresie tematycznym. W taki sposób też staraliśmy się konstruować swoją odezwę konkursową, którą za chwilę Państwu pokażę. Tak, więc organizacja konkursu i jakby decyzja o zastosowaniu tej metody wzięła się z tego. Wzięła się też oczywiście z długiej tradycji konkursów pamiętnikarskich w Polsce, która jest kontynuowana obecnie przez różne ośrodki badawcze, jednak wydawało nam się, że może warto jest ją właśnie wskrzesić w tym momencie z tych powodów, które przytoczyłam wcześniej. Tak więc samo szykowanie się do badania uwzględniało właśnie przygotowanie odezwy, która naszym celem jakby skonstruowania tej odezwy było to, żeby ona była jak najbardziej inkluzywna, zarówno w takim sensie tego, do kogo miałaby trafić, dlatego staraliśmy się ją napisać jak najprostszym językiem, jak i tego, jak będzie nakierowywała pamiętnikarzy do tego, co będą oni opisywać w nadsyłanych tekstach. I teraz postaram się udostępnić Państwu ekran z... Udostępni. I czy widzą Państwo teraz odezwę? Byłabym... Tak. Dobrze. Tak, więc tak wyglądała odezwa. Też jej forma graficzna była dużą częścią pracy nad nią. Chodziło o to, żeby ona była przystępna, zwracała też swoją uwagę ze względu na kanały, jakimi komunikowaliśmy informacje o konkursie. Tak, i tak jak już mówiłam wcześniej, zależało nam na tym, żeby jak najmniej nakierowywać pamiętnikarzy na to, czego od nich oczekujemy. Tym wymogiem formalnym, który wcześniej wspomniała Justyna, było to, że pamiętnik powinien obejmować okres 14 dni, też ze względu właśnie na tą czasowość, o której wspominałyśmy. Ale tematyka pamiętnika, którą jakoś nakreśliliśmy w odezwie, była dość szeroka i jakby obejmowała zarówno kwestie przeżywania codzienności i jej zmiany, albo właśnie, bądź wcale nie zmiany. To też chcieliśmy podkreślić w tej odezwie, że pamiętnik kierowany, że konkurs jest kierowany też do osób, które może nie odczuły zmiany związanej z pandemią w swoim życiu, co też jest dla nas jako badaczy ciekawe. Więc jakby codzienność była jednym z tych tematów, drugim z tych tematów były refleksje dotyczące otaczającego pamiętnikarzy świata. I tak jak już wspomniałyśmy, konkurs kierowany jest też do osób innych narodowości mieszkających w Polsce, dlatego zdecydowaliśmy się przygotować odezwę również w języku ukraińskim, jak i angielskim. Tak, i dużą częścią pracy, teraz już postaram się wrócić do Państwa, zatrzymaj udostępnianie, czy jestem teraz widoczna?
Tak? Jeszcze nie, ale pewnie zaraz. Jest ikona z pani akronimem. Okej, okay, może zaraz się pojawię. A, okej, okay, już widzę. Dobrze, powinnam być teraz widoczna. Tak. Tak, więc dużą częścią pracy podczas przygotowywania konkursu była myśl o sposobach jego rozpromowania i spopularyzowania ze względu na to, że chcieliśmy uzyskać jak największą ilość pamiętników. Też to, na czym nam zależało, to były pamiętniki uzyskane z różnych grup wiekowych, klasowych czy pochodzenia geograficznego. I od początku wiedzieliśmy, że jednym z głównych mediów, którym będziemy się posługiwać, będą media społecznościowe, stąd dość prędkie założenie profilu konkursu na Facebooku i promowanie konkursu zarówno w formie udostępniania materiałów stricte związanych z konkursem i zaproszeń do wzięcia w nim udziału, jak i materiałów popularyzatorskich o samej metodzie. Stwierdziliśmy, że konkurs, który dość szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem, jest też odpowiednim momentem do tego, żeby trochę spopularyzować i przedstawić historię pamiętnikarstwa konkursowego w Polsce, więc takie też materiały mogą Państwo znaleźć na naszej stronie facebookowej. Oprócz tego oczywiście kontaktowaliśmy się z różnego rodzaju mediami, zarówno jakby prasą, telewizją, radiem, wszystkimi tymi kanałami próbowaliśmy rozpromować nasz konkurs, co też wydaje się jakoś ciekawe, że ta wieść o konkursie na Facebooku została właśnie bardzo szybko podłapana przez ośrodki, które nie były dla nas do końca intuicyjne w pierwszym momencie, a które jakby pozwoliły właśnie dotrzeć z informacją o konkursie do tych środowisk, na których nam szczególnie zależało, bo okazało się, że na przykład biblioteki czy domy kultury były tymi instytucjami, które bardzo chętnie w pierwszym momencie udostępniały informacje o konkursie i też jakby już teraz z perspektywy czasu widzimy, że było to skuteczne działanie. Tak, może nie będę się rozwodzić na temat jakby samej metody, bo to zarówno jest zawarte w tym pliku, który Państwu przysłałyśmy, jak i rozumiem, że jest to jakoś wiedza, którą Państwo posiadają. Wydaje mi się, że też tylko w kontekście tej rozmowy i pracy nad słownikiem jakoś zaproponowaliśmy wyróżnienie tego gatunku, jakim jest pamiętnik konkursowy i jego odmienności i specyfiki od pamiętnika w takim klasycznym sensie. I teraz może przeszłabym do jakichś takich wstępnych rozpoznań dotyczących materiału, który do nas do tej pory spłynął. I tak jak wspomniała Justyna, do tej pory spłynęło do nas ponad 70 pamiętników, większość w formie elektronicznej przez formularz zawarty na naszej stronie. Dwa pamiętniki otrzymaliśmy też w formie rękopisu nadesłanego pocztą, co też nas niesłychanie cieszy. Tak, większość nadesłanych do tej pory pamiętników pisana jest przez kobiety, co też wydaje się jakoś ciekawym rozpoznaniem. Duża część tych pamiętników, w dużą część pamiętników wplatane są różne elementy graficzne, takie jak rysunki, fotografie. Co ciekawe, są to, na przykład zdarzają się tego typu elementy graficzne, jak fotografie robione aparatami typu Polaroid, które później są skanowane i dodatkowo wpisywane w ten tekst pamiętnikowy. Większość pamiętników do nas nadsyłanych ma formę dzienników. I to jest też jakiś taki... To jest też jakiś temat, któremu należałoby się pewnie przyjrzeć, właśnie ten status pamiętnika konkursowego w naszym konkursie i to, na ile on jest pamiętnikiem, a dziennikiem. Jednak wydaje mi się, że
te rozpoznania i jakby jakaś dyskusja dotycząca tych dwóch form i ich relacji wobec siebie jest obecna, ale też na pewno jest jakimś tematem do przyjrzenia się może właśnie bardziej z literaturoznawczej strony. Tak, i teraz może przejdę już do samych takich rozpoznań tego, co w tych tekstach możemy znaleźć i tylko uprzedzę, że one są dość, nie wiem, może mogą się wydawać błahe, ale jest to spowodowane tym, że jest to dość wstępny etap analizy i też nie chciałyśmy stawiać takich mocnych tez, które później okazałoby się, że zostaną błędnie zweryfikowane przez resztę materiału. Ale to, co do tej pory zauważyłyśmy i to, co jakoś nam się wydaje ciekawe, to jest to, do kogo pamiętnik jest kierowany i różne zwroty występujące w pamiętnikach, które kierowane są zarówno właśnie do tej instancji zespołu konkursowego i jury, które jakoś pamiętniki ma wyselekcjonowywać i nagradzać. I takie głosy też się pojawiają, ale bardzo często pamiętnikarze piszą pamiętnik już z takim zamierzeniem, które też było zawarte w naszej odezwie, jakby plany wydawnicze wobec pamiętników były jasne od początku ogłaszania konkursu, więc często te zwroty w pamiętnikach odnoszą się też do szerszej niż jury konkursu publiczności i wydaje nam się, że jakoś właśnie ta obecność czytelników, jakby zarówno w formie jury konkursu, jak i potencjalnych przyszłych odbiorców, jest jakoś ciekawa i z pewnością wpływ świadomości tego, kto te pamiętniki w dalszej kolejności będzie czytał, jakoś wpływa na sam tekst i warto jest to uwzględnić. Kolejną jakąś taką prawidłowością, którą zauważyliśmy, było liczne wplatanie przez pamiętnikarzy cytatów, tytułów, piosenek, książek. I tutaj też pewnie różnie można interpretować te działania. Warto jest im się przyjrzeć. Pytanie, czy one właśnie są elementem zaświadczającym i podkreślającym posiadany przez pamiętnikarzy kapitał kulturowy, czy są właśnie na przykład przełożeniem takiej praktyki dzielenia się poleceniami przełożonej z mediów społecznościowych. Tak, no i właśnie ta obecność online, która też jakoś nam jest teraz, sami możemy ją odczuwać, to znaczy, że dużą częścią narracji w pamiętnikach, które do tej pory zostały nam przysłane, w części pamiętników, które do tej pory zostały nam przysłane, jest szeroki opis przeniesienia życia w przestrzeń online wirtualną. Jednak jest on w większości pamiętników opisywany jako pewien substytut rzeczywistego życia. Co też jest jakoś ciekawe, bardzo szybko w pamiętnikach, mimo takiej nagłej ekscytacji związanej z szeroką dostępnością różnych atrakcji, form, rozrywek, czy też właśnie możliwości nauki, nowych umiejętności, czy zdobywania wiedzy, bardzo szybko w pamiętnikach ta wstępna ekscytacja zastąpiona jest właśnie tęsknotą za żywym przeżywaniem. To znaczy tutaj w tych cytatach, które Państwu wyselekcjonowałyśmy, które są w pliku rozesłanym, widać, że jakby pamiętnikarze uczestniczą w różnych aktywnościach online, równocześnie bardzo szybko stwierdzając, że nie są one tym samym, co przeżycia na żywo tych samych zdarzeń i że jakoś ta tęsknota za żywym życiem jest w pamiętnikach obecna. I teraz przekażę głos Justynie, by omówiła kolejne nasze rozpoznania. Kolejną taką rzeczą, którą zauważyłyśmy już na tym etapie, jest bardzo duże skupienie się na codzienności osób piszących pamiętniki. Detaliczne wręcz opisy jedzenia czy zakupów, które robią, wypraw po te zakupy. Często też zdarza się, że te zdania dotyczące jakichś ciężkich emocji czy przeżyć wplatane są właśnie w te bardzo szczegółowe opisy codziennych czynności. Jedną też z takich czynności jest przebywanie z naturą i obcowanie z naturą i to jest kolejny wątek, który pojawia się w wielu pamiętnikach. I tutaj mam na myśli zarówno wykorzystanie tego czasu na pracę w ogrodzie, jak też na spacery i wyjazdy do lasu i
doświadczanie tej przyrody i natury. Teraz też przyszło mi na myśl, że jednym z takich wątków, który znalazł się w wielu pamiętnikach, były relacje co do władzy i stosunek do policji w momencie wprowadzania nakazu noszenia maseczek i obawy z tym związane, jak również wątki polityczne, czyli też te napięcia, konflikty wręcz, które miały miejsce, odzwierciedlały się w relacjach osób z tamtego okresu. Takim innym wątkiem, który tutaj muszę podkreślić, jest zdecydowanie wstępny i być może wymaga jeszcze zweryfikowania w dalszym materiale. Natomiast zauważyłyśmy, że w relacjach nie zawsze ludzie skupiają się na relacjach z najbliższymi osobami. Zdarzają się takie pamiętniki, ku naszemu zaskoczeniu, że dopiero na czwartej czy szóstej stronie osoby wspominały o tym, że muszą się całodobowo zajmować dzieckiem lub o tym, że mają męża bądź żony. Co też było zaskakujące dla nas i myślę, że to zdecydowanie wymaga pogłębienia i też przyjrzenia się i podjęcia jakiejś być może próby interpretacji. I kończąc, tak podsumowując może troszeczkę niestandardowo, ostatnim takim wątkiem, który myślę będzie bardzo ciekawy do rozwinięcia, jest wątek taki nieco autoetnograficzny. Czyli przyjrzenie się nam, badaczom i badaczkom, jak my doświadczamy obsuwania, czytania, lektury tych pamiętników. Jak mierzymy się z tym poczuciem niejako bycia intruskami, które zaglądają w najgłębsze zakamarki i tajemnice życia konkretnych osób. I to jest również coś, co myślę będzie bardzo ciekawym materiałem i będzie stanowić, mam nadzieję, podstawy dla późniejszych publikacji. Więc na tym bym zakończyła, chyba że jeszcze Maju, masz tutaj wszystkie zadania. Ja tylko chciałam dodać a propos tej autoetnografii, to, że cały materiał konkursowy zostanie opublikowany w Archiwum Badań Jakościowych PAN-u. Co też właśnie wydaje mi się, że jakby jakoś odnosząc do mojego osobistego doświadczenia badawczego, te pamiętniki konkursowe, one z biegiem czasu nabywają zupełnie nowych znaczeń i zupełnie nowych interpretacji i odczytań. I też samo to doświadczenie czytania pamiętników konkursowych, które są w większości bardzo osobiste, z przestrzenią czasu, z biegiem czasu się zmienia. Ja czytając pamiętniki pochodzące z lat 50. i 60. odczuwam zupełnie inne emocje wobec tego tekstu i zupełnie inny status siebie jako czytelniczki niż wobec tych pamiętników nadesłanych na konkurs Pamiętniki Pandemii. I na tym bym zakończyła. Bardzo dziękuję. To wystąpienie zamyka klamrą, choć nie zamyka jeszcze spotkania naszego, nasze rozmowy, w tym sensie, że zaczęliśmy od rozmowy o rozbieżności między, raczej rzadkich zbieżnościach między postrzeganiem autobiografii jako materiału etnograficznego, literaturoznawczego. A jak wiemy, konkursowe pamiętniki, to ich badanie jest naznaczone pierwszym głosem Floriana Znanieckiego i myślę, że między innymi o to będą pytali, mogą pytać zawierający teraz w dyskusji głos kolejno pani profesor Ewa Tyrlin-Śledź, po niej zada pytanie pan Artur Helich, pan doktor Artur Helich, po nim doktor profesor Paweł Rodak i profesor Jerzy Mandyjski. Oddaję głos profesorowi Tyrlin-Śledź. Ja z dużym zainteresowaniem w ogóle wysłuchałam tego wystąpienia, natomiast mam taką wątpliwość nie do tego, co panie mają właśnie w tej ofercie, wyciszę tylko swoje głośniki, żeby nie było pogłosu, ale w tych materiałach, które dostaliśmy, gdzie się pojawił już taki tytuł rozbudowany, czyli pojawiło się określenie autokoronografia.
Ja mam wątpliwości poważne do takiego budowania nowego określenia, nowego terminu. Wydaje mi się, że po pierwsze, wyłuszczę jakby to po kolei. Koronawirus to jest złożenie. Składa się z korona plus wirus. W związku z powyższym, zgodnie z polskim systemem słowotwórczym, jeżeli tworzymy wyraz pochodny, to on musi zachować tutaj ten pierwszy człon, czyli po pierwsze nie mogłoby być to koronografie, a musiałyby być koronagrafie, dlatego że termin musi być zgodnie z systemem języka polskiego. Druga wątpliwość jest już natury nie gramatycznej, a semantycznej. Mianowicie w języku polskim istnieje termin koronografia i on ma bardzo określone swoje znaczenie. To jest termin medyczny, inaczej oznacza angiografię, czyli diagnostykę tętnic. W związku z powyższym, jeżeli teraz powiemy autokoronografia, to oznacza to nic innego po polsku, jak to, że ktoś dokonał sam na sobie zabiegu koronografii. No nie ma zmiłuj, no tak po prostu jest. Dobra metafora. Drugi termin. Koronarografia. Koronarografia, co też jest nazwą z kolei innego zabiegu medycznego, z kolei diagnostyki tętnic bezpośrednio dostarczających krew do serca. W związku z powyższym ta koronarografia, która niefortunnie po prostu brzmi w momencie, kiedy zachowujemy system gramatyczny języka, no będzie nam się tak samo z tą koronarografią kojarzyła. W związku z powyższym, choć to bardzo atrakcyjnie brzmi, to myślę, że ten termin jest nie do zachowania. Tak? Lepiej niech to będą rzeczywiście określenia opisowe, pamiętniki pandemiczne, pamiętniki czasu pandemii, tak jak to panie mają w tej ofercie konkursowej. Ja przepraszam, Ewo, przepraszam, pytanie, ale w tym momencie już chyba powinienem zastanowić. W jaki sposób przy publikacji, jaką metodę ewentualnie autorzy badań zastosują? To znaczy wiadomo, że pamiętniki mają poważne swoje niedostatki, błędów gramatycznych, ortograficznych, wszelakich językowych. Czy przy publikacji zachowany zostanie tekst oryginalny, tylko z komentarzem właśnie takim, że oto publikujemy tak, jak zostało to przesłane, z błędami, czy w przypadku błędów rażących, nie wiem, Polak powiedzmy małą literą, będą one poprawiane? To już jest takie pytanie od strony redakcyjnej, jak to panie planujecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bo ja tylko zaznaczę, że tytuł nie był nawet elementem negocjacji, tylko był moją propozycją, więc wszystkie te uwagi, które wygłosiłaś na moje konto idą. Jeśli ja miałbym odpowiadać, to odpowiedziałbym tak, że to jest termin tworzony analogicznie do autopatografii. A na twoje uwagi w sprawie istniejących już terminów z innych dyskursów, no mógłbym też per analogią odpowiedzieć, że tak samo awatar w zasadzie jest terminem, który odnosi się do całkiem innego systemu znaczeniowego, a jednak utrzymujemy go. Niemniej jednak jestem przekonany, że jeszcze lepsze odpowiedzi mają prelegentki, ale cokolwiek, jeśli nawet by odpowiedzi nie miały, to są uwagi, które ja przyjmuję, które idą na moje konto, a głos oddaję panu doktorowi Arturowi Helichowi i wiem, że w tej liście, którą ogłosiłem na czacie, jeszcze dwa kolejne zgłoszenia. Proszę panie doktorze. Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że ja także z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tego wszystkiego, co panie mówiły. Sam się też zastanawiałem nad tym, nad taką kwestią, no tak czysto prywatnie, to znaczy nad tym, jak duże znaczenie ma to, z jakiego pokolenia na przykład pochodzi osoba, a w stosunku do tego, czy na przykład stosuje się do obostrzeń, czy nie. Podobnie kwestia też tego, kto ma jakie na przykład
poglądy polityczne. Widzę różnicę między znajomymi, którzy są, mają poglądy bardzo lewicowe, a znajomymi, którzy mają poglądy liberalne w stosunku właśnie do noszenia na przykład maseczek. Ale to tak na marginesie. Natomiast ja chciałem się zgłosić w innej sprawie, mianowicie w takiej sprawie, że jak ja już zobaczyłem to ogłoszenie tego konkursu na Facebooku, jak ono się pojawiło, to już wtedy się zacząłem zastanawiać, czemu właściwie to są pamiętniki. Bo już w tym ogłoszeniu było, była taka sugestia, że chodzi tutaj nie o pamiętnik, lecz właśnie o dziennik. I to co przeczytałem w tym tekście, który Pani nadesłały, no właśnie, że to są zapisy codzienne najczęściej, no to właśnie wskazuje na to, że to są dzienniki czasów pandemii, a nie pamiętniki. W ogóle to pojęcie pamiętnika to już się narodziło w staropolszczyźnie, oznaczało osobę, która pamiętnika lub pamiętnicę, którzy coś zapamiętali, którzy coś przeżyli i o tym opowiadają. Co z jednej strony można interpretować w taki sposób, jako właśnie opowiadanie o jakichś ważnych wydarzeniach, których byłem świadkiem, czy widziałam je, a z drugiej strony można też to rozumieć w takim sensie bardziej opowiadanie o jakiejś traumie, co na przykład wyzyskał Miron Białoszewski w pamiętniku z Powstania Warszawskiego. Więc to jest taka kwestia. Pamiętnik zakłada jakiś dystans. Ja wiem oczywiście, że to jest nawiązanie do tradycji pamiętników, między innymi chłopskich, tak, do tej tradycji, która była inspirowana nauką Floriana Znanieckiego, ale tam jak się do tych pamiętników chłopskich sięgnie, no to one też przypominają to, co byśmy raczej dzisiaj nazwali biografią, niż dziennikiem. Tutaj jest na przykład, no, otwieram pierwszy z brzegu pamiętnik chłopa. Urodziłem się dnia 4 kwietnia takiego i takiego roku we wsi takiej i takiej. Prawda? No to jest typowy początek narracji, która jest prowadzona z jakiegoś dystansu. Tutaj natomiast mamy zupełnie inną sytuację. Mamy sytuację zapisu codziennego, więc tutaj bym jednak sugerował od razu po prostu nazwać to. Zresztą co ciekawe, w tym tłumaczeniu na język angielski zastosowały Panie określenie diary, czyli właśnie dziennik, tak? A nie na przykład journal, które by już bardziej przypominało to, co my określamy mianem pamiętnika w odniesieniu do takim, na przykład do pamiętniczków pisanych w szkole, tak? Czy tam, które każdy z nas kiedyś pisał. Natomiast ja bym tutaj, wydaje mi się, że to po prostu należałoby wprost nazwać dziennikiem, bo to są przede wszystkim dzienniki. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze. Pan profesor Paweł Rodak. Tak. Bardzo dziękuję za to bardzo ciekawe wystąpienie. Słychać mnie? Słychać? Tak. Bardzo dziękuję za to bardzo ciekawe wystąpienie i za samą inicjatywę tego konkursu. To się zresztą wpisuje nie tylko w olbrzymią tradycję, o której pozwolę sobie dwa słowa jeszcze powiedzieć, ponieważ ona jest zasadniczo znana, polskich konkursów pamiętnikarskich, ale też i w zainteresowanie, które dzisiaj powraca tymi konkursami, tymi materiałami. Powiem, że właśnie kończymy przygotowywać bardzo duży projekt, który dotyczy konkursów pamiętnikarskich okresu międzywojennego. Bo to jest jakby ten początek tej tradycji, natomiast wiadomo, że ta tradycja ma swoją kontynuację bardzo ważną, wojenną i powojenną. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą, dlatego sobie pozwolę dwa słowa powiedzieć, jak ona jest duża i jak wyjątkowa w skali światowej. W Polsce po wojnie odbywało się w zależności od lat między 50 a 60 konkursów rocznie. Liczba konkursów w całym wieku XX w Polsce to jest ponad 1000 konkursów. To jest ewenement światowy, absolutnie światowy, zresztą nie do końca opisany, nie do końca znany, z bardzo tragiczną historią, kiedy duża część archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, jak wiadomo, przepadła i tak dalej, i tak dalej. Więc przypominanie o tej tradycji, kontynuowanie tej tradycji mnie się wydaje bardzo, bardzo ważne i bardzo panią i państwu gratuluję, że to robicie. I w tym kontekście, Pawle, jeśli chodzi o samo pojęcie pamiętnik, no oczywiście tutaj siłą rzeczy muszą być raczej dzienniki, no bo w takiej perspektywie czasowej, natomiast rozumiem, że tutaj posłużono się taką
właśnie tradycyjną nazwą, prawda? Chociażby tą tradycyjną nazwą, którą mamy w Towarzystwie Przyjaciół Pamiętnikarstwa, w konkursach pamiętnikarskich i tak dalej. No, więc ja bym to tak rozumiał. I teraz właśnie w związku z tym, panie trochę o tym mówiły, ale to jest bardzo ciekawe, specyfika pamiętnika konkursowego, prawda? I tego na przykład, na ile pamiętnik konkursowy odpowiada na zapotrzebowania odezwy, a na ile jakby się z tych zapotrzebowań wyłamuje. Jeśli patrzymy na te pamiętniki okresu międzywojennego, słynne te pamiętniki chłopów bezrobotnych, emigrantów i tak dalej, to tam odpowiedź na odezwę konkursową, która często jest bardzo, bardzo dokładna, bardzo szczegółowa, no jest bardzo duże, prawda, jest bardzo duże. Korelacja między treścią pamiętnika a odezwą jest bardzo duża. Ja jestem ciekawy, czy u was tak jest, chociaż u was, no faktycznie panie nam pokazywały, zresztą to mogliśmy wcześniej przeczytać, że tutaj odezwa jest dość ogólna, prawda, i ona tak bardzo nie sugeruje tego, o czym się powinno pisać, ale jestem ciekawy właśnie, bardzo jestem ciekawy, jak ta specyfika właśnie pamiętnika konkursowego wygląda. I teraz jeszcze trzecia sprawa, charakter tych pamiętników. Mnie się wydaje, że to jest jakby, znaczy pierwsze pytanie jest takie, czy dostaliście już takie, no zostańmy przy tej nazwie zwyczajowej, pamiętniki, które może niekoniecznie zostały specjalnie, czy zaczęły być specjalnie pisane na konkurs, ale może które są jakąś częścią praktyki codziennej, autobiograficznej tych osób, które wysłały i są po prostu jakby wyjęte z tej praktyki, prawda? Że jakby konkurs pozwolił im zdać sobie sprawę, że coś, co piszą od dawna, od jakiegoś czasu, coś, co jest jakby ich codzienną praktyką, może być dla kogoś interesujące i można to wysłać. Czy macie też takie, czy macie tylko takie, które, no już mówiąc wprost, zostały zaczęte z powodu konkursu? To jest bardzo ciekawe, że jest więcej pamiętników kobiet, prawda? Oczywiście to jest bardzo długa perspektywa czasowa, ale jak zobaczymy konkursy międzywojenne, to tam pamiętniki kobiet to jest 5%. 5-7%, prawda? Czyli bardzo, bardzo znikoma liczba. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj następuje tak olbrzymie przesunięcie. Bym się zapytał, mówiłyście o tym wiek. Czy tu możemy coś powiedzieć? Czy mamy trochę pamiętników właśnie osób młodych z jednej strony, a z drugiej na przykład osób, no, w bardzo takim starszym wieku, prawda? Co też mogłoby ciekawie pokazać specyfikę. Mnie się wydaje, że to jest bardzo, ciekawa inicjatywa, że wysłaliście w innych językach, zwłaszcza właśnie w ukraińskim i w angielskim, dlatego że jeśli by wam się udało dostać faktycznie takie pamiętniki od osób, od obcokrajowców, różnego rodzaju imigrantów, uchodźców, którzy w Polsce mieszkają, to by mogła być niesamowicie ciekawa wiedza, bo ich doświadczenie jest inne, prawda? Jest inne i o wiele, wiele trudniejsze jeszcze w całej tej trudnej sytuacji niż nasze doświadczenie. To jakby jest właściwie oczywiste, tylko jestem ciekawy, czy udało się do nich dotrzeć, ale jak rozumiem Facebook, akurat ja nie jestem na Facebooku i nie śledzę tej przestrzeni, ale rozumiem, że Facebook akurat pozwala bardzo szeroko dotrzeć, więc to jest bardzo ciekawe i jednocześnie mamy zagranicę i to jest też nowe, prawda, bo zawsze te konkursy, oczywiście mieliśmy masę konkursów dla emigrantów, ale albo one były dla emigrantów, albo dla Polaków, a tu mamy jednoczesny jakby moment, gdzie możemy dostać konkursy z różnych stron świata i to mi się wydaje bardzo, 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 bardzo ciekawe. Chciałem jeszcze zapytać, bo mówiliście, że dwa rękopiśmienne, resztę elektroniczne, ale czy w tych elektronicznych
to są po prostu pliki tekstowe, czy są może jakieś inne formy? No bo zresztą no, mówiłyście, że zdjęcia, ale czy to są zasadniczo pliki tekstowe, czy może, nie wiem, można sobie wyobrazić jakieś inne formy, prawda? Połączenia obrazu, dźwięku, może jakieś nagrania, czy tego rodzaju. To nic, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, profesor Jerzy Madejski. Dziękuję bardzo. Z dużym zainteresowaniem wysłuchałem wystąpienia pań i mam trzy uwagi, czy nie uwagi, pytania. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie tej metody biograficznej, bo panie wskazałyście na ten kierunek inspiracji, ale w jakim zakresie macie panie tę starą metodę zmodyfikowaną, bo wiadomo, że na przykład kontekst nowych form autobiograficznych trochę musi zrewidować to widzenie gatunkowe. No zwłaszcza ta dyskusja, czy dziennik, czy pamiętnik. Ja rozumiem tę afiliację pani do metody pamiętnikarskiej. Właśnie w tym kontekście, żeby to było czytelne, to raczej trzeba sformułować to jako konkurs na pamiętnik, a nie na dziennik, bo od razu wykluczamy część osób, bo być może dzisiaj dziennik bardziej się kojarzy z formą literacką. Tak bym to rozumiał i od razu nie rezygnowałbym z tej pierwotnej formy nazwania konkursu. Ale interesuje mnie to modyfikacje. No na przykład o to, że jakoś inaczej mamy dzisiaj w pamięci te zobowiązania, które przypisujemy mężczyźnie i kobiecie. No właśnie ta metoda gender też jakby modyfikuje z racji oczywistych metodę biograficzną. To jest jedno zagadnienie. Drugie, panie ucieszyłyście się, że jest wersja pisana, nie wiem, czy to rękopis, czy maszynopis, ale z tym się wiąże następne zagadnienie, że to w gruncie rzeczy ogranicza możliwości pań, bo rozumiem, że będzie to jakoś opracowane też w formie jakichś instrumentów komputerowych, powiedzmy wprowadzenie do bazy pozwoli identyfikować, nie wiem, geografię, motywy, no i tak dalej. Czy myślałyście panie o tym, o przyrządowaniu dodatkowym, informatycznym, żeby mieć pełniejszy obraz? Jeszcze mam pytanie, czy to jest zespół, właściwie panie powiedziałyście, tak, interdyscyplinarny, żeby pani jest socjolożką i jeszcze chyba jedna afiliacja dyscyplinowa padła, ale czy może jeszcze są przedstawiciele innych, bo interesuje mnie ten kierunek inspiracji, bo dzisiaj właściwie równocześnie w Polsce w kilku ośrodkach się uprawia jeszcze tę metodę biograficzną, a nie mówiąc o innych dyscyplinach. Przepraszam, zanim panie odpowiedzą na to pytanie, w podtytule wystąpienia jest lista afiliacji, tam jest... Aha, przepraszam, to... Instytut Socjologii i IKP. Instytut... To usłyszałem o tym Instytucie Kultury Polskiej, tak, ale być może jeszcze są w tym zespole jakieś inne. No, to są moje pytania, natomiast refleksja byłaby taka, gdybyście panie nas zaprosiły do tego konkursu, to prawdopodobnie wynikałoby z tego, że ten czas pandemii to jest czas nowego wyzysku, tak przynajmniej sądzę, obliczając czas spędzony przy komputerze, czas obowiązkowy, że on się zwiększył z powodów oczywistych. Natomiast oczywiście też jest takim czasem zdobywania rzeczywiście nowych kompetencji, ale to tak nie do końca poważnie o tym mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym chciał być wyzyskany, ja bym chciał się zgłosić, bo myślałem o tym, żeby pozwierzać się, jak wygląda praca akademika w sieci, a konkretnie chciałem zwierzać się ze moich doświadczeń z naszego seminarium. Mam wiele obserwacji, jak pewnie każdy z nas, ale ogranicza mnie perspektywa 14-dniowa. Chyba, że zgodzą się państwo rozciągnąć nasze spotkania na kolejne 11 dni, wtedy mógłbym przystąpić do konkursu, o co apeluję. A tymczasem oddaję głos pani profesor Lindsay Wasiów.
Ja wobec tego nawiążę do wątku wyzysku i powiem, że moim zdaniem to jest interesujący wątek autoetnograficzny. Na czym my pracujemy podczas pandemii? I często my korzystamy właśnie z tego kontentu przygotowanego przez innych. Ja mam taką obserwację z bardzo ciekawej strony, która została na Facebooku zawiązana na początku, Pandemic Dreams, która początkowo była małą grupą, rozrosła się, tam jest ponad chyba już 100 osób, ja już na nią prawie nie zaglądam, bo straciłam też impet, ale to wymienianie się doprowadziło też do tego, że zostało łączone przez artystkę, która pracuje na tym materiale, do jej projektu. I ja miałam taką wątpliwość i dyskutowałam o tej wątpliwości dotyczącej praw autorskich i też tego, że przecież status tych naszych wpisów jest bardzo różny. I ja często korzystam z własnych snów wpisanych przez siebie tekstach literackich. W związku z tym, jeśli udostępniam to komuś, to w zasadzie daje mu gotową część jednak czegoś, co jest więcej niż zapisem. Daje mu coś, co jest opracowane przeze mnie pod względem literackim. Ale to jest marginesowa uwaga, natomiast moim zdaniem bardzo ciekawa. Ona w ogóle jest uwagą, którą można by zastosować do wielu różnych sytuacji tych pandemicznych i naszego bycia zdalnego. Po to, żeby pokazać różne modyfikacje dotyczące i praw autorskich, i sposobu dzielenia się, i sposobu bycia, i tych nowych form, które to przemyślenia powstrzymują mnie też przed entuzjazmem wyrażanym na początku naszego seminarium dotyczącym pójścia już bez żadnych ograniczeń wyłącznie w tę rzeczywistość online. Ale to wywołał tę moją uwagę dotyczącą także właśnie wątku takiej metarefleksji, czy też właśnie autoetnografii. Natomiast jeszcze chcę nawiązać do kwestii tej genderowej, bo ona jest istotnie bardzo ciekawa. Ja pamiętam właśnie to od Pawła Rodzaka mam tę informację dotyczącą nikłej obecności w pamiętnikach chłopskich. Już kiedyś dyskutowaliśmy na konferencji na ten temat. I wtedy dyskutowaliśmy też o tym, że to jest na początek prosta kwestia piśmienności. A kiedy potem porównać to z pamiętnikami na przykład powojennymi, które tutaj mieliśmy też w konkursie regionalnym, tych biografii nad Odrą i Bałtykiem, to tam się bardzo często pojawia taki motyw przełamania milczenia, czy też okazji właśnie tego wywołanego, tej wywołanej sytuacji, w której ja kobieta jednak uznaję, że moja biografia warta jest tego, żeby ją opowiedzieć. Czyli w zasadzie jest bardzo wyraźnie, gdyby to śledzić, taka emancypacyjna siła tej sytuacji wywołanej autobiografii. Natomiast współcześnie to się na tyle zmieniło, że trzeba by pewnie porównać tą obecność kobiet w tym zgłoszenie się kobiet i ich akces do konkursu z innymi konkursami literackimi. I z tym, jak to wygląda na przykład w konkursach poetyckich, gdzie także jest bardzo wyraźna przewaga piszących kobiet wysyłających na konkursy. Więc w tym przypadku nie samo ujęcie socjologiczne, ale socjologiczne jednak nadal, ale także rozciągnięte na inne konkursy, nie tylko te, w których zaprasza się do dzielenia z moim doświadczeniem, ponieważ okazji do dzielenia się we współczesnej kulturze nie brakuje. Raczej jest nadpodaż tych okazji. Natomiast samo pozostanie przy formie pisania wydaje mi się, to sfeminizowanie wydaje mi się powszechne i dotyczy nie tylko pamiętników i konkursu, ale wszelkich innych też obecności konkursowych i niekonkursowych. Ja powiedziałam o konkursach poetyckich, bo o tym coś wiem, ale to jest przecież zjawisko szersze. Wydaje mi się, że także kontekstem
którym ja bym te pamiętniki umieszczała, jest jednak też kontekst literacki, ale w innym jeszcze znaczeniu. Otóż chodzi o to, że mamy także nadpodaż różnych form literackich w pandemii, a przynajmniej dość silną ich obecność. Jednym słowem, na gorąco wytwarza się pewien wzorzec przeżywania i notacji tego przeżywania. Mamy, pisarze piszą po prostu, piszą na Facebooku, ale nie wiem, Grzegorz Wysocki pisze i publikuje w Gazecie Wyborczej dziennik pandemiczny. Wioletta Grzegorzewska pisze coś, co początkowo wydaje się dziennikiem ucieczki i koronawirusa, a potem okazuje się w zasadzie chyba powieścią. I jest to zacierane na naszych oczach. W związku z tym ci ludzie, którzy znajdują anons na Facebooku, czytają też i te inne rzeczy. I to jest tak wzorcotwórcze, moim zdaniem, że nie wiem, na ile te relacje są zanurzone w codzienności, a na ile są w tych wzorach. To jest odwieczny problem przecież i teoretycznie opisany, ale on mi się wydaje jeszcze jakoś tak podlega jakiejś akceleracji obecnie. Właśnie także dlatego, że siedzimy zamknięci i mamy i jesteśmy cały czas na tym kanale jakimś takim odbierania i reagowania. A mówię o tym, bo to mnie bardzo zastanowiło, co panie powiedziałyście, o tym, że się dowiadujemy na końcu, że ktoś pracuje i ma dziecko w domu. Tak jakby wobec tego miał jakąś hierarchię tego, co należy opisać, a co jest jakieś nieistotne. No i to jest zaskakujące, bo z drugiej strony dzielenie się tą sytuacją właśnie niemożności pisania z dzieckiem w mieszkaniu, czy w ogóle niemożności życia w pandemii z dzieckiem w mieszkaniu, też mi się wydaje jakimś silnym schematem, który sama wyczytywałam z różnych mediów społecznościowych i nie tylko, bo także oczywiście z publikacji gazetowych tego czasu. To jest chyba jeden z ważniejszych punktów i bardziej, jeżeli się potwierdzi w całości tej próby, to bardziej zaskakujących dla mnie, ale jednocześnie jakoś tak stawiających pod znakiem zapytania też taką operacyjność tych materiałów, które można w ten sposób uzyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgadzam się, że niemożność życia z dziećmi i pracy to największa ofiara, którą musimy ponieść wobec pandemii. Oddam głos doktorowi Arturowi Helichowi. Zanim jednak to zrobię, chciałbym w imieniu znów prelegentek na prawach jednak współorganizatora jedno zastrzeżenie poczynić. Część Państwa pytań dotyczyła pamiętników konkursowych, to jest jako gatunku, czy też osobnego nurtu autobiograficznego, czy też nurtu tej sfery, o której mówimy. Otóż prelegentki zgłosiły chęć stworzenia takiego hasła rzeczywiście, które nie było, było kontekstem ich wypowiedzi, ale nie tematem, więc być może zapewne jakieś wstępne robocze ustalenia w tej sprawie mają, natomiast nie to było istotą, to będzie istotą hasła, które będą opracowały. Proszę panie doktorze, doktor Artur Helich. Tak, ja przepraszam, że jeszcze raz się odzywam, ja tylko krótko, odniosę się tylko najpierw króciutko do tego, co panowie profesorowie powiedzieli, to znaczy wydaje mi się, że tutaj można pogodzić jedno z drugim, to znaczy można powiedzieć, że konkurs był na pamiętniki po to, żeby się wpisać w jakąś tradycję, która jest znana powszechnie, natomiast w odpowiedzi na ten konkurs otrzymało panie po prostu bardzo dużo dzienników i to można zaznaczyć, prawda? To nie są dzienniki w formie pamiętnika, ale czy pamiętniki w formie dziennika, tylko po prostu coś innego zostało przysłane, co też jest istotną informacją. A druga rzecz jest taka, to też mi przyszło do głowy, no być może za jakiś czas będziemy postrzegać tę sytuację, która była z pandemią związana, jako pewien kryzys w kapitalizmie. Kryzys podczas trwania kapitalizmu. I teraz pytanie moje jest takie, jestem ciekaw,
Czy ten czas pandemii, który się zamknie w iluś tam miesiącach, może w latach, okaże się i być może będzie można to z tych tekstów wyczytać, okaże się tekstem, okaże się czasem jakiejś anomii, czy może wręcz przeciwnie, jakiegoś wzmożonego przestrzegania prawa? Bo gdyby się okazało, że jest to czas wzmożonego przestrzegania prawa, czytania obostrzeń, interesowania się tym, pilnowania się nawzajem też, no to by oznaczało, że kapitalizm jako taki jest przez cały czas jest czasem anomicznym i w tym sensie jest to odejście od tej reguły, która na co dzień panuje, ale może wcale tak nie jest, nie wiem. Tak się tylko zastanawiam nad tym, to jakaś kwestia mnie jakoś tak interesuje. To tylko tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja na koniec dwie krótkie sprawy. Czy ja usłyszałem, że Polaroid, zdjęcia polaroidowe są dołączane? Ktoś jeszcze używa tej się raczej wstecznej techniki historycznej? To drugie pytanie, a druga część tego pytania odwrotna. Nowoczesne media, nowe media, Facebook. Czy część z tych wpisów, część prac konkursowych to posty facebookowe? Jeśli tak, to jest bardzo ciekawa rzecz z perspektywy jednego z tekstów, które jako przykład zamieściły panie. Tam, gdzie ktoś pisze o spotkaniach facebookowych, sypią się polubienia, że tyle się dzieje. Tymczasem na tajnej grupie za kulisami studenci piszą o tym, jak jest ciężko, jak świrują w swoich pokojach. To napięcie między znów szczerością i nieszczerością tego, gdzie się wypowiada i jak się wypowiada, jest bardzo ciekawą stroną drugą tego, w jakim medium się pisze. Proszę odpowiedzieć na te pytania, na które odpowiedzieć w tym trybie, w którym się spotykamy, można. Odpowiedzi, domyślam się, te, na które się już nie zmieszczą, znajdą się w tekstowej formie pani wystąpienia. Proszę więc, oddaję panią głos. Nie wiem, w jakim układzie chciałyby panie odpowiadać, czy same panie, jeśli panie pozwolą, oddam panią decyzję co do tego, która z pań będzie mówić. Traktujemy pani głosy jako jedną odpowiedź. Proszę bardzo. Tak, już się podzieliłyśmy mniej więcej tymi pytaniami, które państwo zadali między sobą, więc ja może rzeczywiście najpierw odniosę się do tego pytania o nazwę konkursu i o to, czy to słowo pamiętnik jest w niej zasadne. Wydaje mi się, że tak, że jakby właśnie naszą motywacją było odniesienie się bardzo wyraźnie do tradycji konkursów pamiętnikarskich i wydaje mi się, że w ramach tych konkursów, które już istnieją i zostały przeprowadzone, jakby tam też możemy natknąć się na formy dziennika w ramach pamiętnika konkursowego i jakby nie zawsze temat tych konkursów był na tyle odległy od momentu przeżywania różnych zdarzeń, żeby właśnie ta forma pamiętnikowa, klasyczna pamiętnikowa była używana. Jakimś takim przykładem, który przychodzi mi na myśl, są pamiętniki bezrobotnych Krzywickiego, w którym wydaje mi się, że jednak takie formy dziennikowe też się pojawiają z racji na niezbyt daleką odległość od czasu przeżywanych zdarzeń. Tak więc jakby stąd to użycie słowa pamiętnik, też z racji takich rozpoznań, że ono jednak funkcjonuje w języku potocznym i jako właśnie jakoś też tożsame dziennikowi. Ale z pewnością jest to kwestia, której warto jest się przyjrzeć i którą jakoś rozwiniemy w tym hasle, które zaproponowaliśmy i też pewnie będziemy jakoś rozwijać ten temat już przy opracowywaniu całego materiału. Tak, jeszcze ja chciałam się odnieść do kwestii metody biograficznej i jakiejś rewizji współczesnej tej metody. Tak, to jakby z pewnością częścią naszego badania jest też właśnie jakby ta rewizja na bieżąco razem z materiałem, który otrzymamy. To znaczy pytanie o to, jak na ile ten materiał biograficzny będzie się różnił od materiałów historycznych, biograficznych, też z racji tego, że on daje jakby dużą wolność twórcy materiału. Jakby metoda biograficzna to nie jest tylko praca na tekstach pamiętnikarskich, ale też na przykład wywiad biograficzny. On jakby z pewnością jest dużo bardziej ustrukturyzowany i jakby mimo czasu jakby sama ta metoda i jej analiza pozostaje taka sama. Rzeczywiście przy tym materiale pamiętnikarskim
jakoś ta rewizja podchodzenia i analizy tego materiału z pewnością będzie dużą częścią naszej pracy, też właśnie ze względu na różne nowe media, które wkraczają w te teksty. I tutaj odniosę się do pytania o to, czy pojawiają się też nagrania wideo, jakieś inne formy niż formy tekstowe. No one niestety się nie pojawiają, gdyż jakby sam regulamin konkursu i nasze założenia przyjmują jakby formę tekstową jako tą domyślną nadsyłanych pamiętników. No ale tak jak właśnie wspomniałam, jednak ten duży element na przykład właśnie graficzny jest w tych tekstach obecny, co też można właśnie rozpatrywać jako jakaś taka część też przekładania tych form funkcjonowania w mediach społecznościowych i takiego. No właśnie, pytanie, czy można nazwać już to jakoś gatunkiem, ale jakichś gatunków właśnie może wypowiedzi, które się wyłaniają z mediów społecznościowych i przekładaniu ich w pamiętniki, bo też odnosząc się do pytania o to, czy pojawiają się na przykład wpisy facebookowe, to rzeczywiście one są obecne też w ramach kontaktu z uczestnikami konkursu. Często było nam zadawane pytanie o to, czy wpisy facebookowe już ówcześnie opublikowane mogą być uwzględniane w tekście i nasze podejście do tego było takie, że tak, tylko że one muszą zostać jakoś wkomponowane w ten tekst, ale rzeczywiście to, że część tych doświadczeń już była wcześniej opublikowana, jest jakoś ciekawe. To jest też pytanie o jakby jakieś takie spojrzenie na pamiętnik konkursowy, też właśnie w kontekście jednak takiego współcześnie dużego przyzwolenia i też takiego przyzwyczajenia się do opowiadania swojego życia publicznie. I pytanie, czy jakoś to doświadczenie, ten proces wpływa na to, co w tych materiałach się znajduje albo jak one wyglądają, to z pewnością będzie też częścią naszej analizy. Jeśli chodzi o rękopisy zawarte i to, jak będziemy je przetwarzali, to sam model analizy i notatkowania i jakby pracy z materiałem jest jeszcze w fazie wypracowywania się, ale z pewnością z racji tego, że większość, i tutaj od razu odniosę się do interdyscyplinarności zespołu, że większość naszego zespołu jednak jest badaczami, socjologami, socjolożkami, to rzeczywiście te narzędzia takie stricte socjologiczne z pewnością będą wykorzystane przy analizie tych materiałów. I tutaj jakby jeszcze przejdę właśnie do tej interdyscyplinarności. Tak, ja jestem kulturoznawczynią i już teraz widzę, że inaczej patrzę na ten materiał niż jakby i kulturoznawczynią i socjolożką, ale wychodzę tutaj bardziej z pozycji kulturoznawczych, inaczej patrzę na ten materiał nieco niż moi koledzy z zespołu badawczego, ale też rzeczywiście naszym planem wobec tego materiału jest to, żeby on był takim zasobem służącym jakoś ciekawym też dla innych badaczy. Właśnie to udostępnienie go w Archiwum Badań Jakościowych jest taką szansą, którą widzimy, żeby różni badacze mogli się zająć tym materiałem na różne sposoby. Tak, i chyba to są wszystkie te pytania, na które ja chciałam odpowiedzieć i przekażę głos Justynie. Mhm. Ja chciałam się odnieść do pytania profesor Tierling-Schlecz. Jeśli chodzi o tytuł autokoronografia, to faktycznie on został nam zaproponowany przez organizatorów, natomiast tytułem całego badania jest pamiętniki pandemii i tego się trzymamy. Jeśli chodzi o późniejsze publikacje i o niedostatki językowe, otóż myślę, że to jest przede wszystkim decyzja, z którymi jeszcze się nie mierzyliśmy. Natomiast jeśli chodzi o publikacje socjologiczne, naukowe, to ja bym obstawiała przy tym, żeby zostawić tą treść tak, jak jest, ponieważ przez to możemy się przyjrzeć, jak język jest wykorzystywany przez konkretne osoby, przez pamiętnikarzy, w jaki sposób oni używają, jakie błędy robią, to również cenna informacja, która pozwala nam określić chociażby ich pozycję społeczną w jakiś sposób. Jeśli chodzi o pytanie profesora Pawła Rodaka o odezwę i wpływ na późniejszą treść, to myślę, że jak na razie z tych materiałów, z którymi się zapoznałam, jest bardzo różnie faktycznie, ale jednakże w niektórych z nich widać ten wpływ odezwy,
a może nawet bardziej regulaminu, ponieważ w regulaminie już było wyszczególnione bodajże patrzenie na procesy społeczne, czy przenikliwość, też było to dość ogólnie zapisane, natomiast być może również to, że konkurs jest prowadzony przez instytucje socjologiczne związane z socjologią, co jest wyraźnie zaznaczone i też mamy patronat Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Rady Dyscypliny Nauki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Niektóre z prac widać, że autorzy podejmują się takiej własnej interpretacji tych wydarzeń na sposób trochę socjologiczny, społeczny, czy też wplatają odniesienia do książek socjologicznych, czy autorów, socjologów, których znają. I to w niektórych z prac się ewidentnie widać, że takie próby są podejmowane. Jeśli chodzi o pamiętniki niepisane na konkurs, to również wśród nich takie są. Co też wiemy również z zapytań, które zostały nam wysyłane i z reakcji osób na ogłoszenie naszego konkursu, ponieważ część z nich wprost pisała, że są po prostu zadowoleni, bo od dawna piszą pamiętnik i teraz będą mogli się nim podzielić. To się również wiąże z Facebookiem, o którym już Maja wspomniała. Część osób kierowała takie pytanie, czy może skompilować pamiętnik z postów na Facebooku. Otóż właśnie tak jak powiedzieliśmy, że weszliśmy z założenia, że no niestety posty na Facebooku nie mogą stanowić formy pamiętnika, ponieważ one już zostały wcześniej opublikowane i są troszkę czymś innym, ale zezwoliliśmy na komponowanie ich, czy najlepiej przy zaznaczeniu, że to właśnie są te posty. Ten odzew obcokrajowców mieszkających w Polsce czy Polaków mieszkających za granicą, no szczerze mówiąc miałam nadzieję, że będzie większy. Jeśli chodzi o pamiętniki w innych językach, to obecnie wpłynęły dwa. Może był jeszcze pamiętnik, czy dwa pamiętniki, już teraz konkretnie nie pamiętam, napisane przez obcokrajowców mówiących w języku polskim, mieszkających w Polsce. Jeden przez obcokrajowca mieszkającego za granicą, a mówiącego po polsku, to też jest ciekawe, jeszcze nie wiem, jak my do niego podejdziemy. I też chyba ze dwa czy trzy Polaków mieszkających za granicą, więc tutaj spodziewałam się, że ten odzew będzie większy, natomiast, no tak jak mówimy, jeszcze dwa tygodnie zostały, więc być może wciąż trwają porasy nad nim. Jeśli chodzi o wiek, to ja już zobaczyłam, że są bardzo różne prace. Są zarówno, bo tutaj też należy zaznaczyć, że wprowadziliśmy ograniczenie, że osoby muszą być pełnoletnie, ale pojawiły się również 18-latków, 19-latków pamiętniki. Czytałam również pamiętnik osoby po 60. Nie było jak dotychczas osób starszych, lecz przewidujemy, że to właśnie, nie znam jeszcze profilu tych osób, które wysłały rękopisy, ale być może wśród nich się znajdują, ponieważ wcześniej do nas ta osoba już pisała z pytaniem, jak może wysłać pamiętnik za pomocą poczty. Natomiast tutaj jeszcze jakiegoś trendu co do wieku bym nie wyznaczyła. Te pamiętniki, z którymi się zapoznawałam, były naprawdę bardzo, bardzo różne. I może już tak kończąc, podsumowując, czyli czas pandemii okaże się czasem anomii, czy raczej jest zmożonego przestrzegania prawa. Z mojej lektury, ja powiem, przeczytałam już około 35-40 z pamiętników, które zostały nadzesłane. Z tego, jak mi się teraz rysuje ten obraz, to powiedziałabym raczej, że to drugie, czyli niestety, że jest to ten okres wzmożonego przestrzegania prawa, interesowania się nim, sprawdzania, też badania jego granic i wręcz obserwowania, czy sąsiedzi przestrzegają i tak dalej. To też się pojawia i tak bardzo wstępnie wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym idziemy. To chyba wszystkie pytania, na które chciałam odpowiedzieć, więc już dalej nie przedłużam. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko chciałam, zauważyłam, że są dwa pytania, na które nie odpowiadałam. Jeśli chodzi o aparat Polaroid, to one funkcjonują teraz w takiej unowocześnionej wersji.
ale jakby też drukujące zdjęcia na bieżąco, więc tak są nadal w użyciu w nowych wersjach technologicznych. Jeszcze chciałam tylko odnieść się do głosu profesor Ingi Iwasiów dotyczącej jakby jakiejś takiej inspiracji literackością, która wybuchła w czasie pandemii. Chciałam bardzo za ten głos podziękować, bo rzeczywiście nie pomyślałam o tym, że to może być jakby taki wpływ jakby dużej ilości takich tekstów literackich, które są wokół jakiegoś inspirowania się sposobem ich pisania, bo rzeczywiście to, co jakoś zwróciło moją uwagę bardzo w trakcie lektury pamiętników, to, że one w większości jakby są bardzo dobrze napisane. To też pewnie wynika z tego, jakie teksty czytałam i też kto nam je nadsyła, ale rzeczywiście jakaś taka ich literackość i zręczność tekstowa jest tam bardzo obecna i też była dla mnie zaskakująca. Więc pytanie jakby, na ile to jest też takie opatrzenie się z takim omówieniem literackim pandemii obecnym wokół nas. Więc bardzo dziękuję za ten głos i bardzo dziękuję za wszystkie Państwa głosy. Bardzo Pani dziękuję. Edward, który był przez chwilę obecny, mój młodszy syn, rozpłakał się, jak być może było słychać. Chyba w tym momencie, w którym Panie powiedziały, że granicą wieku jest pełnoletność, być może chciał opowiedzieć, jak z jego perspektywy wygląda zamknięcie. Starszy czteroletni miałby niejedno do powiedzenia, a jego rodzice jeszcze więcej. Proszę Państwa, nasze dyskusje tym samym dobiegają końca. Dobiegają końca rozmowy online, nie dobiegają końca natomiast nasze prace nad tym, nad sprawą, w której się, która jest powodem naszego tu zgromadzenia. To znaczy, chciałbym prosić Państwa o nadesłanie tekstów wedle ustaleń, które wyślemy Państwu mailem, złożenie tekstów do 15 lipca, jeśli to możliwe, które będą opublikowane w czasopiśmie naukowym Autobiografią, a w drugim rzędzie to cel równie istotny, ale czasowo drugorzędny, drugoplanowy. W drugim rzędzie będziemy negocjować formułę hasła, właściwie haseł słownikowych, bo zdaje mi się, że z naszych rozmów wynika, że mieliby Państwo niejedno do powiedzenia na więcej niż jeden z poruszanych tematów. Zamykam dyskusję dotyczącą pamiętników pandemii. Czy mieliby Państwo jednak ochotę zabrać głos w sprawie którejkolwiek niedoinwestowanej Państwa zdaniem podczas naszej rozmowy? Oczywiście, jeżeli gonią nas inne terminy, nie musimy tej rozmowy przedłużać, natomiast jeżeli mają Państwo jeszcze czas, możemy któryś z, jak powiadam, niedoinwestowanych wątków teraz omówić. Czy mają Państwo? Proszę profesor Paweł. Jeśli można, to tylko w kwestii, jedno pytanie i jedno w kwestii informacyjnej, bo pytanie jest takie, no mówiliśmy już dużo też, zwłaszcza pierwszego dnia, o waszych pracach szczecińskich i o roli pisma Autobiografia, i widziałem tam w informacji o naszym seminarium Polskie Stowarzyszenie Autobiograficzne. Chciałem się dopytać, czy dobrze mówię nazwę, o to stowarzyszenie i czy można stać się członkiem i tak dalej, bo bardzo chętnie bym się stał. I informacyjnie chciałem powiedzieć, bo teraz staram się korzystać zresztą z Arturem też z różnego rodzaju gron, że w Polsce miało być za rok, będzie za dwa lata, będzie duży, no nawet może bardzo duży kongres autobiograficzny naszego stowarzyszenia International Autobiography Association. Przygotowujemy go w Warszawie między innymi z Arturem, jeszcze z innymi osobami. Miało być za rok, ale ponieważ inny kongres, który w tym roku miał być w Turku, w Finlandii, został przesunięty o rok, nasz został przesunięty o dwa lata. No w każdym razie będziemy mieli za dwa lata w czerwcu w 2022 roku, to jest długa perspektywa, ale od razu o niej mówię, duży kongres autobiograficzny, gdzie na pewno te tematy się też pojawią, więc jakby od razu Państwa zapraszam. Oczywiście będziemy
wysyłać informacje, jeszcze jest dużo czasu, ale od razu mówię, że coś takiego będzie. No. Ale tematu jeszcze chyba nie mamy ustalonego. Nie, tematu nie mamy jeszcze, bo mamy 2 lata, ale za rok ustalimy, to za rok będą bliższe informacje. No ale tak na wszelki wypadek od razu mówię, bo to się raczej nie zmieni już. Chyba, że pandemia potrwa dłużej, także. A czy jest już jakiś link, który moglibyście wpisać na czacie, tak żeby... Okay. Nie, na razie nie. Można, w ogóle zachęcamy, są różne informacje na stronie JABY, bo JABA jest mało w Polsce znana, więc można sobie zerknąć i tam. International Autobiography Association. W kwestii przystąpienia do towarzystwa wypowiedzą się na pewno szefowie tej organizacji. Ja jako członek tylko nadmienię, że trzeba płacić składki, więc nie wiem, czy wszyscy są gotowi na ten. Jak nie takie duże, to chętnie zapłacę. Ach, to sprawa względna. Proszę, czy... Nie, znaczy ja się nie upieram. Chciałem po prostu z ciekawości, bo nie znam jakby stowarzyszenia, nie. Ale być może, że ono jest celowe, po to założone na przykład, żeby istniała autobiografia, jak rozumiem, tak? Czy może jakoś inaczej? No nie wiem. Nie chcę się oczywiście jakby to powiedzieć, wtrącać, no tylko tak z ciekawości, bo... Nie taki wymiar miało moje zastrzeżenie. Pani profesor Ingaj Paszyk. Może teraz zresztą nie ma na to czasu, prawda? To możemy w jakimś innym... Nie, to ja jednym zdaniem zapraszamy, oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy. Działania podejmujemy różne, nie tylko chodzi o działania wokół czasopisma Autobiografia, ale też nieodbyty w tym roku festiwal. Nie słyszymy cię, Ingo. Tak, tym razem mnie wyrzuciło na chwilę tylko chyba. Więc oczywiście zapraszamy. Składka 50 zł roczna, więc nie taka wysoka. Wystarczy skierować krótkiego maila, proszę o przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, podpisać się i my z Jerzym resztę procedury załatwiamy. Więc to jeszcze tylko mówię, może dopowiem, bo akurat tego głosu Ingi chyba nie słyszeliśmy. No, konferencje, które organizujemy, zwykle są wspierane przez Polskie Towarzystwo Autobiograficzne. Czasami właśnie jakieś dofinansowanie pobytu, prelegentów i tak dalej, i tak dalej. No i kupujemy, zamawiamy dodatkowe egzemplarze autobiografii z tych funduszy Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego w tej formie papierowej. To nie jest duże towarzystwo, ale honorowe. Dziękuję. 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 Ja jestem zdania, co prawda, że do przystąpienia, do dopuszczenia do członkostwa powinno być się jeszcze w stanie udowodnić, że jest się autorem jakiegoś tekstu autobiograficznego, ale mój głos w tej sprawie jest odrębny, jednostkowy i chyba mój postulat nie przeszedł. Nieformalny, jeśli na żart mogę odpowiedzieć poważnie, właściwie jest taki, że chyba wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego mieli swoje teksty w autobiografii, ale to tak z pamięci tylko. Ale nie jest to warunek oczywiście. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Ich zapis, jak już mówiłem, jest zapisany. Proszę, Paweł Rodak. Myślałem, że ja chciałem tylko podziękować. Jak mówisz dziękuję, to chciałem powiedzieć dziękuję. Zapis naszych rozmów będzie dostępny w pliku, do którego link wyślę. Podobnie jak zrobię to z pozostałymi informacjami dotyczącymi dalszych kroków. Proszę dać mi czas do końca tygodnia na zredagowanie tego listu, a także na wygenerowanie pliku, bo to tworzenie się w streamingu plików zdaje się trochę trwa. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia przy podobnej okazji, może już za pomocą innych środków. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu organizatorom za to, co Państwo zrobili, bo to jest ogromny wysiłek, ogromna praca i naprawdę wielki Państwa sukces. Gratuluję Państwu. I dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, że mogłam brać w tym udział. Dziękuję. Szkoda tylko, że nie mogliśmy kawy wspólnie pić. Bo jednak rytuał picia kawy jest jakoś mniej przyjemny. Dziękuję jeszcze raz za taką możliwość. Dziękujemy Pani Profesor. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Kawa w Teamsach wyglądałaby pewnie jak wpis pamiętnikarza z konkursu. Lajki i entuzjazm na czacie i zgrzytanie zębów poza ekranem. Właśnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Cześć, Pawle. Do widzenia, cześć. Cześć, do widzenia.